Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Persona 3 Reload. Witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy wrzesień, no i wrzesień zaczynamy od właściwie ostatnich spotkań przed wyruszeniem do Tartarusa, a potem przed kolejną pełnią, która jest bodajże 5. Patrzę sobie szybko na swój niezawodny poradnik, a może nie taki niezawodny. I mamy wieczór, okej, czyli idziemy na spotkanie z samym diabłem. Samym diabłem, bo z panem Tanaką. O, doczekajmy się. O, Bambo, przyszedłeś na kolejną lekcję życia. Jak zwykle będzie darmowa. No na to, że prezes Tanaka chce ze mną porozmawiać. Dobra. Bierzemy się wkrótce o siebie. No rozumiem, szczerze, szczery młody mężczyzna z ciebie, muszę przyznać. Dzisiaj porozmawiamy o... Ach, nie mogę się skoncentrować. Aż się we mnie gotuje, kiedy wyobrażę sobie tego twarz. Co się stało, czy twarz? Unieruchanie nie ma znaczenia, co wybieramy, ale z ciekawości zobaczyć, co by poradnik tutaj podlecił. Że tu byśmy chcieli z nim spędzić czas, teoretycznie z najlepszą odpowiedzią. Czy twarz? Jeden z moich pracowników. Może powinienem był to przewidzieć. Pewien młody człowiek, który dla mnie pracował. Dobry pracownik, który skończył znany prywatny uniwersytet. Ale w tym miesiącu nie osiągnął wymaganej kwoty sprzedaży, więc potrąciłem mu z pensji. Jego pewność siebie spadła na łeb, na szyję. A potem przestał przychodzić do pracy. Szkoda mi to, co się z nim stało, to nieważne, co wybieramy. Pewnie siedzi teraz w domu, czy coś. Nie moja sprawa. Właśnie wysłałem mu rozwiązanie umowy. To jego wina, że firma jest w tym miesiącu zadłużona. Zmarnowałem tyle zasobów. Ja podejrzewam, że my tą firmę sami na własnych cienkich, licealnych plecach staramy się utrzymać, robiąc zakupy co tydzień praktycznie. Ale, no, w sumie dobra taktyka, co? Nie ma pracownika, nie ma problemu. Te wszystkie wydatki, a szkolenia, sprzęt, placówki, koszty pracy? Aż mi słabo, kiedy tylko pomyślę o stratach netto. Ach. Chodzi tylko o pieniądze. Jak się wygląda sytuacja, chodzi tylko o pieniądze. Oczywiście, że tak. Kocham pieniądze. Pieniądze mnie nie zdradzą, tak jak on. Trudno jest dorastać bez pieniędzy. Nie stać się nawet na buty, wiesz? Chodzenie boso na zimę, w zimę to tortura. Lecz sobie myślałem, może chciałbyś zostać modelem tylko dla mojej firmy. Twój niewinny wygląd byłby idealną przykrywką parszywej biznesowej rzeczywistości. Pomyśl o tym, dobrze? Dołącz do mnie, a nigdy nie będziesz musiał być bossa w UEF-ie. Prezes Tanaka zaczęła się przed mną otwierać. No zajebiście, chyba. Chyba o tym marzyłem. O, muszę już iść. Mamy teraz braci w personelu, więc muszę ponownie obliczyć budżet na przyszły miesiąc. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić kogoś nowego, szkolenie będzie kosztowało fortunę. Zrobiło się późno, więc wróciłem do internatu. Jakaś cisza. Cisza przed burzą. 2 września. Rozumiem, to musi być Tartarus ze dnia. No w sumie tak jest. W sumie tak jest, ale szczerze powiedziawszy, ze dnia jest jeszcze straszniejszy. W tej chwili to po prostu szkoła. Rozumiem, zapiszę to w swojej pamięci. Uwaga, od dzisiaj mamy w klasie nową uczennicę. Która przyniosła się z innej szkoły. Patrzcie w ogóle, jakie ma normalne buty. Nie wiedzę, że tam się ukrywają metalowe kopyta. Proszę, przedstaw się. Mam na imię Aegis. Miło mi was wszystkich poznać. Aegis? Nigdy nie słyszałam takiego imienia. Może to jakaś zagraniczna moda? Rzućmy okiem. Co jeszcze powinnam wiedzieć? Humanoidalna. Broń taktyczna? Co? Oczywista pomyłka. To tylko dowodzi, że nie wolno wierzyć we wszystko, co się czyta. Tak, to oczywiste. Spójrzmy, gdzie mogłabyś usiąść? Czy są jakieś wolne miejsca? O, tam, obok niego. Kogo? Mnie? W porządku, idź na miejsce. Pani Toriumi, tam już ktoś siedzi, tylko dzisiaj poszło na wagary. Czyli go nie ma, teraz to twoje miejsce. W porządku, usiądź. Oho, będę dramaty. To miejsce jest idealne. Mój priorytet, nie odstępować go na krok. Aegis! O co chodzi? Yukari, dlaczego wstałaś? Dlaczego? Dobre pytanie. A miło, że wszyscy się dogadują. Wyświadczcie mi przysługę i powstrzymajcie się od przepychanych podczas zajęć.
Okej, chyba zazdrość wchodzi, ale u Yukari to jest w sumie cecha stała. Oho, pip, 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 pip. To wiadomość od Sanady. Po szkole muszę załatwić coś ważnego i chciałbym, żebyś mi towarzyszył. Będę czekać przy głównej bramie, spotkajmy się tam. Oho. Oho! Ciekawe, co tam się zadziało, trzeba pewnie kogoś wyboksować. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji. Racja, dostałem wcześniej wiadomość od Sanady. Prosił, żebym spotkał się z nim po szkole. Powinienem się z nim zobaczyć. O, jesteś. Mam coś do załatwienia i chciałbym, żebyś mi pomógł. Chodźmy. Dzień naprawdę nie ma ochoty, w porządku. Pani nie ma znaczenia, co wybiorę, prawda? Jest, w ogóle mam tutaj puste okienko pokazane. O! Shinjiro. Naprawdę chcesz aż mnie irytować. Sytuacja uległa zmianie. Przykro mi, ale tym razem nie przyjmę odmowy. Patrzę. Ucha, ale tego. Gra. Co takiego? Należy do ciebie. Walizka? Mamy do czynienia z nowym zagrożeniem. To ludzie umiejący przyzywać person tak jak my. On się z nim widział chyba. I co z tego? To nie mój problem. To jeszcze nie wszystko. Amada dołączył do naszego zespołu. O! On za Amadę. To pewnie starszy brat jakiś albo coś. Co to ma znaczyć do cholery? Ma odpowiednie zdolności, a przewodniczący Itusuki się zgodził. Teraz Amada może przyznać personę. Trudno mi w to uwierzyć. Powiedz mi jedno. Czy sam zdecydował, że chce dołączyć? Tak, on zwróci się do nas, nieodwrotnie. Rozumiem. W takim razie będę musiał was popilnować. To było proste, więc teraz ty wszystkim rządzisz, co? Chciałbym ci zadać pytanie, o co właściwie walczysz? Chcę czegoś ochronić dla was? No dobra, nie wiem. Chcę czegoś ochronić. Rozumiem. No cóż, rób co chcesz. Będziemy musieli współpracować. Mój stary pokój jest nadal wolny? Tak. Dołączy do nas kolejny sojusznik. Shinjiro Aragaki. Boże, ale tych sojuszników naupało ostatnio. Jest ode mnie o rok starszy i chyba już mieszkał w internacie. Otacza go mgiełka tajemniczości, ale chyba można mu zaufać. No to teraz jeszcze jedną osobę muszę przetestować w Tartarusie. Od tego zaczniemy od tych testów. I od robienia teurgii każdym. O, cześć! Aragaki to ten chłopak, który wtedy nam pomógł, prawda? Gdzieś należał do SPOE, tak? A teraz będziemy walczyć razem. Och, nie chciałem sprawiać wrażenia, że mamy z tym problem. Wiem, że w głębi duszy to porządny facet. Aragaki jest najlepszy, stary. Nigdy nie zapomnę, co dla nas zrobił w tej alejce. Teraz, gdy wróci do drużyny, nic nas nie powstrzyma. Aragaki sprawia groźne wrażenie, ale myślę, że ludzie go nie rozumieją. Nie sądzę, żeby był złym człowiekiem. Walczy przecież u boku Sanady i Kirijo. Dobra. Aragaki wydaje się bardzo silny. Ale myślisz, że jest godny zaufania? Znaczy, kręcił się w tego typu miejscu. Po prostu trudno mi od razu zaufać ludziom takim jak on. Oj, młody, coś ma jakieś przeczucia. Musimy pospędzać czas z kimś, kto jest pewnie tutaj. Podejrzewam. Tak, jest Aidis. Tutaj są oni. Na tym etapie nie ma nic do dodania na temat sił bitewnej naszej drużyny. Twoja forma też nie spadła, prawda? Ha, już jestem podekscytowany nadchodząc zupełnie od księżyca. Jeden, jesteś taki sam jak zawsze. Wygląda to, że będziemy współpracować. Dziś jednak nie będę schwytał za stery, jutro będę gotów walczyć śmiało. Cieszę się, że znów do nas dołączysz, Aragaki. Jednocześnie muszę przyznać, że jestem ciekawa, co skłoniło cię do ponownego chwycenia przywoływacza w dłoń. Nie zrobiłbyś tego bez ważnej przyczyny. Jednak nie chcę być wścibska. Doceniam to. Być może cię zdradzę ci powód. Okej? Okay? Idziemy za Idris pospędzać czas. Tak się cieszę, że cię widzę. Masz dzisiaj trochę czasu? Wypożyczyłam z biblioteki książki o Jakusie. Szukałem materiałów poświęconych walce, a pracownik biblioteki zasugerował to. Zawiera informacje o taktyce walki i właściwym nastawieniu bojowym. Okej, oczarowanie. Lecz nie jestem w stanie zrozumieć niektórych fragmentów. Może ty mógłbyś pomóc mi je przyswoić? Spróbujemy? Masz moją wdzięczność. Dysponujemy tylko jednym egzemplarzem, więc otwórz go szeroko, abyśmy oboje mieli dostęp do treści. O, tutaj. W tej scenie główny bohater mówi, nie rozerwij sobie tyłka. Zazwyczaj tyłki ludzi są już rozerwane. Ty też masz tam rowek, prawda, Bombozel? Ciekawe spostrzeżenia. Kto wie? Zawsze mogę zweryfikować te informacje, przeszukując moją bazę danych. Okej, bazę danych. O, jest... było blisko nieporozumienia dużego.
Jednak podejrzewam, że obecnie szybciej będzie zbadać te sprawy ręcznie. O. Na razie to jedyny fragment, do którego mam wątpliwości. A przypuszczam, że jeżeli będę kontynuować lekturę, natrafię na jeszcze więcej zastanawiających wyrażeń. Czy nie obrazisz się, jeśli poproszę cię, abyś poczytał ze mną do końca? Bardzo ci dziękuję, Bambozel. Dzięki twojej pomocy mogę zaktualizować moje bazy danych o nowe informacje. Najwyraźniej jest druga część tej książki. Jeżeli to możliwe, chciałbym cię znowu z tobą poczytać. Wierzę... Tak, obserwowanie wzrasta. Superancko. Super. Mamy jeszcze bardziej maksymalne oczarowanie. Zrobiło się dość późno. Powinniśmy wracać do naszych pokojów, a właściwie na nasze terytorium. Okej, okay, superancko. Trzeciego. Czas na Tartarus, ale jeszcze wieczorem oczywiście. Dzień dobry, mówi Elizabeth. Chciałem cię poinformować, że znów ktoś wszedł do Tartarusa. Tym razem jedna osoba. Pospiesz się. Musisz przeprowadzić akcję ratunkową. Do zobaczenia. Mamy w sumie trzy osoby do uratowania, jeżeli mnie pamięć się myli. No i co? Dzień dobry. W wiadomościach mówiono, że liczba przypadków wzrosła tuż przed pełnią księżyca. Wygląda na to, że jest jeszcze więcej przypadków niż w zeszłym miesiącu. Jeszcze nigdy nie było ich tak dużo. Dlaczego? Czemu? Jeszcze nie wiem. Mam tylko nadzieję, że jesteśmy w stanie to zatrzymać. W każdej chwili będziemy musieli zachować czujność. W każdej chwili... Co? W każdym razie... A, w każdym razie, okej. Okay. Znaczy, dziwnie to zabrzmiało. Myślę, co ona gada? Kawy Hanie wypiła z rana. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji, ale ona spilnuje, lol. Dobra, zanim pójdziemy tam, to na początek ten korytarz mnie interesuje. I idziemy sobie tutaj. Zdaje się, że nauczyciel jest w dobrym humorze, może załapie się do rulercy, czytajcie. Tylko za chwilę. Na początek chciałbym na nowy odcinek zrobić nowego save'a. No i... no dobra, możemy od tego zacząć. Co cię sprowadza do gabinetu pielęgniarskiego? A, przyszedłeś na dodatkową lekcję, obiecując z ciebie uczeń. Może ten będzie mógł. Nie zwracaj uwagi na moje mamrotanie. Muszę cię o coś zapytać. Nie masz czasem własnej talii kart do tarota? Tylko nie kłam, mam nosa o takich rzeczy. Często z nich korzystasz? Jeśli masz talię, ale jej nie używasz, to ogromna strata. A skoro o tym mowa, co powiesz na szczegółową lekcję tarota? Ostrzegam, to skomplikowany i czasochłonny temat. Chcesz posłuchać? No, chcę, chociaż on ostatnio mieć chyba 5 minut gderał, ale niech będzie. Znakomicie, twój los został przypieczętowany. Dziś zajmiemy się najczęstszym wykorzystaniem tarota, odczytywaniem własnego losu z kart. Nazywa się to też przypowiadaniem przyszłości. Zacznijmy od prostego rozkładu z użyciem jednej karty. Wystarczy wyciągnąć ustali i zinterpretować. Wystarczy nam to do nauczenia się podstawowych metod czytania tarota. A teraz kilka słów na temat talii. Najlepsze wyniki osiągniesz korzystając ze wszystkich 78 kart. Chwila, czy on mi to samo nie mówił? Dosłownie to samo? A dziś skupimy się na 22 kartach zwanych Wielkimi Arkanami. Przypowiadanie przyszłości za pomocą tarotów wygląda tak. Tasujesz, przekładasz, rozkładasz czy też karty. Oznacza to, że musisz je wymieszać, ułożyć w stos, równo ułożyć wylosowane karty i przeanalizować je. Rozkład to sposób ułożenia kart tarota, jeszcze do tego kilka razy wrócę. Nie no, chyba tak się samo zaczynało, ale to chyba co innego. A, prawie zapomniałem o niezbędnych przygotowaniach przed użyciem kart. Zanim zaczniesz czytanie kart tarota, musisz osiągnąć spokój umysłu. Spróbuj jednocześnie zjednoczyć i rozluźnić swoją świadomość. Musisz także skupić się na celu czytania kart tarota, by uniknąć pobożnych życzeń, które zagmatwają odpowiedź kart. Zaczniemy, gdy tylko się odprężysz. Wyłóż karty na stole koszulkami do góry tak, żeby nie było widać ich przodów. Potem osoba, dla której będziesz czytać tarota, podtasuje czy wymiesza karty. Jeśli robisz to tylko dla siebie, zrób to własnoręcznie. Kurde, niektóre rzeczy mam wrażenie, że on mówił, a niektóre, że nie. Najpopularniejszą metodą jest rozłożenie kart na stole i wymieszanie ich lewą ręką okrężnym ruchem. To dlatego, że lewa ręka jest połączona z podświadomością. Chociaż jeżeli jesteś niezdarny, nie masz ręki lub z innego powodu, możesz użyć jednej lub obu rąk. Gdy już to zostanie wykonane, ułóż wszystkie karty w stosik. W ten sposób skończysz tasowanie. Mówiąc stosik, mam na myśli porządnie ułożony i wyrównany stos. A teraz pora przełożenia talii. Podziel stos kart na trzy części mniej więcej tej samej wysokości. Normalnie osoba, dla której przepowiadasz przyszłość, powinna przełożyć talię, ale osoba wróżąca też może to zrobić. Działa intuicyjnie. Ja mam wrażenie, że on to mówił. Nie wiem, najwyżej drugi raz to przeczytamy. No mam to znowu w poradniku. Więc nie wiem, czy to... No, inaczej, może on mówi to samo, ale się dostanie ifem znowu. Bo kurde, on to czytał mi. Ułóż trzy stosy w wybranej przez ciebie kolejności i ponownie połącz ich w jedną całość. Po zakończeniu tego kroku weź do ręki całą talię. Bądź bardzo ostrożny podczas tego kroku. Musisz zachować kierunek, w którym pierwotnie były skierowane karty. Jeśli osoba, dla której wróżysz, to nie ty, obróć talię tak, żeby karty były skierowane w tym samym kierunku jak w twoich rękach.
A teraz nadszedł czas, aby pociągnąć kartę stali. To faza rozkładania kart. Instrukcje niejasne, arkana utknęła w tarocie. Ponieważ korzystamy z rozkładu z użyciem jednej karty, obróć górną kartę stali i ilustrację od góry i ułóż ją z boku na stole. Te ruchanie było z kolei. W niektórych metodach podaje się, którą kartę od góry talii należy wybrać, ale to temat na inny raz. Karta leżąca na stole jest odpowiedzią na pytanie osoby, dla której wróżysz. W końcu nadszedł czas na fazę czytania tarota. Najpierw musimy poznać znaczenie karty, dowiedzieć się, co oznacza w zależności, czy jest ułożona prosto, czy odwrócona. Pamiętasz to wszystko, prawda? Jest kilka wyjątków od tej zasady, ale ogólnie rzecz biorąc, odwrócona karta ma znaczenie negatywne i zupełnie inne niż zwykle. Gdy tylko zrozumiesz znaczenie wybranej karty zastosuje do swojego pytania. Pozwól inspiracji wypłynąć na powierzchnię twojego umysłu i cóż, stwórz za jej pomocą historię. Powtórzę, stwórz za jej pomocą własną historię. Historię, swoją własną historię, naszą... Wybacz, zaglapowałem się. To jest nawiązanie? W każdym razie nie wystarczy tylko powiedzieć komuś, jakie znaczenie ma dana karta. Opierając się na wskazówce znajdującej się na karcie, osoba czytająca tarota musi skorzystać z własnej inspiracji i zajrzeć w przyszłość osoby, dla której wróży. Trzeba też rozmawiać z tą osobą, co pomoże we wróżbach. W tarocie chodzi o umiejętność czytania kart, ale także ludzi. Może zachowam to zdanie dla potomności. Co? Znaczenie każdej karty? Nie dałem już notatek na ten temat? Jeśli je zgubiłeś, twoja sprawa, musisz samemu znaleźć te informacje. Chyba na dzisiaj wystarczy tych wyjaśnień. A, jeszcze jedno. Zawsze pamiętaj, by zapieczętować swoją inspirację po zakończeniu przepowiadania przyszłości. Na przykład pożegnaj się z kartami, albo wyobraź sobie, że otaczasz się śpiworem jak krokonem. Jeśli tego nie zrobisz, twoja inspiracja może przyciągnąć niechcianą uwagę. To ciągle mówienie jest męczące. Oj tak. Ponieważ tak poważnie podchodzisz do nauki, mam tu coś dla ciebie. Weź i zmykaj. Klejnot Mepetra. O kurde. Nie dość się dostaliśmy. Okej, i to jest wszystko. Zanim pójdziemy jeszcze dalej, to na chwilę wybiorę się do miasta. Może centrum handlowe Palownia. Zrobię sobie save'a w ogóle od razu. I tak, chciałbym pójść do apteki, żeby nie mieć już tych samych problemów co ostatnio. Dobra. A, niestety dzisiaj nie mam. Kiedyś tak, ale ten produkt nie cieszy się popularności. Podobnie służył wyłącznie do zabawów prawdy czy wyzwanie. Mimo to ostatnio rzeczywiście uważyłem Aojiru, który uważam za moje marnym opus. Jadłem w stylu retro ze sklepu z Antrai, może byłbym się skłonny zamienić. A, żartuję, to zdecydowanie nie jest nauczycielską kieszeń. Przepraszam, ale musisz zrezygnować z Aojiru. Nie martw się, jednak mam wiele innych wartych uwagi towarów. Kurde, nie wiem co on chciał. Spełnił życia wskrzesza, no nie. Dobra, kocie, zabierz, bo spełnił życia, to ja zaraz ciebie klepnę w pupsztala. Nie skończyłem, kot mi skończył. Wynocha z myszki. No nie, no wyszła mi stąd. Nie pamiętam co on chciał, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, biorę tak. Usuwa zamrożenie i prażenie zwrócić powalenie. Co ten kot tutaj robi? Co tutaj kota interesuje tak bardzo? Napuja mięśnie. O, ta apteczka jest spoko, przywraca 100 punktów PZ wszystkim członkom drużyny. Kupię takich może z 5. Ja trochę tego mam, ale mogę kupić więcej. Niestety w sobotę nie zrobiłem. Ale niestety zapominam o tym, żeby w sobotę zrobić zakupy, bo nie patrzę aż tak do przodu w poradni zazwyczaj. Ale muszę to jakoś wyrobić sobie ten nawyk. Dobra, co możemy kupić? No ta apteczka by się przydała. Generalnie to rzeczy, które musimy jeszcze kupić, to właściwie nie tylko wróżba od wróżbiarki w klub Escapade, żeby było więcej rączek. No i tyle. Dlatego co? Udręczy to zrytę, co czerwają furię. Mam 6 taci, 5 taci, 4 taci, że mam po 0. Dobra, kupię taci 5. Taci 5. No i taci. Ile mam? 0 i 0. 5. Tak, chyba starszy. Trochę zdejmowania statusów i trochę coś takiego. Zajdźmy do sklepu z antykami. On coś tutaj chciał z tego sklepu z antykami. Jadłem w stylu retro? No, upatrzyłeś sobie żartu rzecz. No cóż, w porządku, przyjdź mi klejnota, będzie twoja. Pamiętaj jednak, że to jeden z moich cenniejszych towarów, więc cena będzie wyższa niż zwykle. Po prostu daj mi znać, kiedy będziesz gotowy do przeprowadzenia wymiany. O, a cóż my tu mamy? Ten model podstawowy jest dość rzadki. Z tego powinna być w stanie stworzyć całkiem interesujący element. To mi przedmiot. Posiadane? Aha, muszę dwa topazy zdobyć. A topazu nie mogę za coś wymienić, przypadkiem? Nie za bardzo. Klejnoty, różne tabaka duszy. Ametysty i turkusy, dobra, a stary czpunek?
Okej, czarny miecz. Nie jest to chyba jakieś mega mocne. Jar Jumper może zrobić. Całkowita odporność na lód. O kurde. Całkowita odporność na lód? A przypadkiem ktoś u nas w drużynie nie jest strasznie podatny na lód? Jakaś przypadkiem Yuka? Niestety muszę wyjść ze sklepu, żeby to sprawdzić, ale no co zrobisz? Persona, nie persona, tylko statystyki. Yuka. Persona. R2. Słabość ma Akihiko. No tylko, że Akihiko prawdopodobnie zaraz z drużyny wywali. No ja mam teraz, ale no ja jestem rotujący. W ogóle zaraz muszę zacząć wypłynąć, czy ja mam wszystko poubierane. Tutaj jest... Aj, tutaj nie jest zrobione jeszcze co trzeba. Większa szansa na atak krytyczny, kontratak. Dobra, to w sumie jest spoko, bo ma zajebiste obrażenia. Majtki bohatera są spoko, buty BHP są spoko. Yukari też na pewno ze mną będzie do końca. Yumi źródła. Koszula mięśniaka, czarodziejska peleryna. Magia plus 5 to miało być dla Yukari bodajże. Dla Mitsuru, przepraszam. Ona ma strasznie słabą. Czabla lodu jest spoko. Zwiewne sandały są spoko. Rękawice Jacka, Aiki, Scan. Poromaru jeszcze mnie interesuje. Nóż Spoe. Na razie lepszą nie. Kombinezon dla psa też lepszą nie ma. Nadzie łapy. Przykład Koromaru. Można to dać mu magiczną część 10% mniejsze obrażenie odcięć. Jest to peżetów. Peżety by się przydał komuś, kto bije z ataków fizycznych, nie? Dałam na razie mu magię. Nie wiem, jak on ma personę w sumie. Statystyki? On ma personę. A, on tą od mroku ma bijącą. A staty? No tak, w sumie siła i magia idą mniej więcej po równi. A Ken ma bardziej pod magię, Aegis ma bardziej pod fizyczne. Shinjiro, o Jezu, jakiego konia ma. Castor się nazywa, fajnie wygląda. Siła, straszna siła. O Jezu Chryste. Te urdzia. Zdecznie jednemu wrogowi, ignorując odporność. Jeżeli peżet spadną poniżej połowy, budzi się determinacja. A, to on ma teraz to samo co Ken, tylko że u Kena jak PS spadnie, to a tutaj u niego jak peżety. Czyli jak ma mniej niż połowę życia. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy tu jeszcze coś. No niestety trochę nam to zajmie, ale takie zakupowe sprawy są... A, znowu się zagadałem, przepraszam. Kurde, no zagadałaś się w tym momencie w dodatku. Odłącz erotytu. No rewizja z erotytu? Relacja, wyposażenie dla Aegis. Aha, to dla Aegis jest. Onyxów tutaj potrzeba, płonący wielki miecz, ale tu nie są aż takie super. Insy Gębu. No, to krople może duszy, a to są te rzeczy, które persony mi wytwarzają. Ciekawego. Miecz świętego. Rycerza, to wszystko dla mnie jest? To robiłem już. Yumi źródła też robiłem. Kanina. Poproś naszą minię. 140 obrony. 3-6. Uniki przed światłem średnie. O! A to nie będzie przypadkiem zajebiste, tylko że to jest chyba tylko dla kobiet, prawda? To byłoby zajebiste dla Kena, bo on jest mroczny i on na światło jest podatny chyba. No ale cóż. Dobra, to jest chyba tyle na razie. Brakuje mi Onyxu, a z tych rzeczy potrzebuję do zrobienia koniecznie potrzebuję... topazu. Dwóch topazów brakuje mi. Dobra, na razie spylam. Dobra, tutaj mogę zajść, już tu jestem. Satsuki. Termin 4-9, czyli do jutra mam termin, ale spokojnie, bo dzisiaj ich ratuję. No i co, to tyle chyba na razie stąd. Idę teraz spędzić czas wolny z... maksując kolejny social link, mam nadzieję. Mianowicie w liceum Gekokan, tylko źle poszedłem oczywiście. Idziemy sobie do klasy, a w klasie szukamy sobie socialka, jakim jest.
Zawsze grałem personek, mam wrażenie, że z mojego kompa leci jakaś taka fala ciepła. Ale to chyba jest dosłownie iluzja. Ale tak czuję dosłownie, jakby takie masy ciepłego powietrza we mnie uderzały. Mianowicie Kenji. Hej, co tam? Nie mam na dzisiaj planów. Jeśli nie jesteś zajęty, to chodźmy na ramen. Elegancko. Dobra, chodźmy. Wezmę dzisiaj ramen dnia w rozmiarze XL. Może do tego mistrza ryżu? Nowy dzień, nowa mistrza ramenu. Mimo zwyczajnego wyglądu, tę zupę charakteryzuje złożony smak, który jest podkreślony przez makaron. Ech, ten ramen nie ma sobie równych. Jak w ogóle mogłem myśleć, żeby stąd wyjechać? Pani Kanao pewnie już jest na Kyushu. Ciekawe, czy już wyszła za mąż. Może tak? Zabieram ci jajko. Zabieram ci jajko, wydaje się być dobre, żeby go... by nie myślał chłopak o tym wszystkim, co tu się dzieje. Ciekawe się zobaczyć, co jest najlepszą, najlepszym wyborem. Trzy kropki jest najlepszym, podobno. Nie masz mi niczego do powiedzenia? Czegoś inspirującego, dodającego otuchy, czokolwiek? Musisz nauczyć się, kiedy trzeba mówić, co trzeba, jeśli chcesz znaleźć sobie dziewczynę. Bezczelny, rozmawialiśmy chwilę. Zawsze fajnie się z tobą gada, mimo to nadal chciałbym mieć dziewczynę. Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój, udać się, chcesz, żebym znalazł ci dziewczynę? Wybieram tej opcję... udać się albo to. Dajmy udać się. Żeby mieć spokój już od dnia trochę. No pewnie, możesz być moim wspólnikiem. Dawaj, idziemy poderwać ci pamięci. A nie, odchodzę od tematu. Po tej całej awanturze dokładnie wszystko przemyślałem. Kiedy Emiri wyjechała, byłem zdołowany, pewnie, ale oprócz tego czułem się idiota. Czy naprawdę byłem zakochany w Emiri? A może pociągała mnie sama myśl w spotkaniu się z nauczycielką? Dużo o tym myślałem. Ale nie mogłem tego rozkminić. Jednak jestem pewien jednego, jesteś moim prawdziwym przyjacielem. No i nieważne, co wybierzemy. No dobra. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Dlaczego zawsze muszę się tak błaśnić? Boże, ale zmień kretyn. W każdym razie masz... weź to. Dziwny ziomek. Ręcznie wykonany choker. Okej. Okay. Zrobiłem to dla ciebie. Wydaje mi się, że do ciebie pasuje. W uczucie stylu pozostawia wiele do życzenia. Więc chciałem ci pomóc. W końcu po to są najlepsi przyjaciele, prawda? Niech to będzie symbolem naszej przyjaźni. To oczywiście powiedział, że jestem jego najlepszym przyjacielem. Czuję się na więź. No i spoko. Więź kuglarza osiągnęła najwyższy poziom. Możesz teraz stworzyć poprzez fuzję Boga Wojownika Futsunu Shiryo. Ej, zachowując się w ten sposób, nabrałem wielkiego apetytu. Poproszę więcej jajek, jakieś 10. Dogadałbym się z księżycem, myślę. Spędzimy kilka godzin w towarzystwie Tomochiki. No i mamy wieczór. Ej, nie przedstawiłem się jeszcze, nie? Jestem Shinjiro Aragaki. Już tu kiedyś bywałem, ale nie będę cię zanudzał szczegółami. W wielkim skrócie możesz na mnie liczyć. Pojutrze nastąpi pełnia księżyca, z pewnością pojawi się kolejny wielki cień, więc upewnij się proszę, że jesteś w pełnej gotowości. Oj, upewnię się. Koromaro powiedział mi coś interesującego. Powiedział, że osoba o nazwisku Aragaki od czasu do czasu go karmi. No proszę. Będę wdzięczna, jeśli nie będziesz zamęczyć Aragaki o pytania o przeszłość. Ja, Aragaki i Akihiko należeliśmy do społy w czasach gimnazjum. Wiele się tutaj wydarzyło. Jak nie ma żadnego powodu, by w niej dowątpić. Zapewniam cię, że możesz mu zaufać. Czy coś wydarzyło się między Yukari, Junpeiem i Aragaki? Wydaje mi się, że ufają sobie nawzajem. Pewnie ich dwoje uważa, że Aragaki jest dobrym człowiekiem. Dobra. Teraz tak. Zbliża się pełnia księżyca. Upewnij się, że plan ataku jest przygotowany. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, możesz na razie polegać na Shinji. Ten facet ma niezłą siłę w rękach. Tam, nie słuchaj go. Nie jestem nikim szczególnym. Skromniutko. Zanim pójdziemy, to oczywiście czeka nas wycieczka, żeby nie zapomnieć, jak to mi się zdarzało już nie raz, do klubu Escapade, żeby kupić sobie wróżbę. Przepowiednia rzadkości. Zwiększa szansę na spotkanie rzadkich wrogów. Oczywiście. Superancko. Mapa miasta? No chyba nie dokupuję niczego, chociaż mam teoretycznie trochę kaski, ale chyba mam spore zapasy. Nie wiem, wydaje mi się, że ich nie przejem, że tak powiem. Teraz sejwuję.
Nadal niezbyt dobrze znamy Aragakiego, jednak z jakiegoś powodu czuję, że mogę na nim polegać, pewnie dlatego, że zna się walce z cieniami. Ja też bardziej wytężę siłę, żeby lepiej wspierać naszą drużynę. Tartarusa. Słuchajcie, ja tylko sobie zobaczę, mówię, zostawia mnie to bardzo. I takie, właśnie takie ciepło i zawsze mam wrażenie, że czuję, że ten gram Persona, Persona bynajmniej nie jest jakąś najbardziej wymagającą grą, którą klatuje nowego kompa, a właśnie podczas niej czuję takie jakby tak ciepło się robiło pod biurkiem. Z ciekawości sprawdzę tylko, jak to wygląda na jakichś takich temperaturowych wykrojach. No nie, no, karta graficzna trochę podjeżdża jak na Personę, bo podjeżdża do 60 stopni. Wydaje mi się, że nawet na jakichś wyższych nie podjeżdża tak mocno, ale to nie jest jakoś bardzo dużo. Nie, to chyba tak po prostu. Wydaje mi się, że to nowy komp i po prostu tak mocno odczuwam to. Tak mocno to odczuwam, bo jeszcze ta karta nie miała okazji się spocić przy niczym. A poci się trochę przy Personie. Nie, jakoś mocno 60 stopni karcie graficznej, to myślę, że nowoczesnej to nie jest dużo. Oho, ktoś tu nie może się doczekać. Ej, myślisz, że Koromaru w ogóle rozumie, co my tu robimy? No. Kto wie? Na pewno rozumie. Tak myślisz? Nawet jeśli potrafi przyznać Personę, to tylko pies, wiesz? Ej, Koromaru, to jak jest? Myślisz, że Koromaru jest mądrzejszy od Junpei'a? Obraził się, dobrze. Nic nie powiesz? Powiedział, że czyny są ważniejsze niż słowa. Ale to tylko pies! Co za twardziel, jesteś najlepszym psem na świecie, no. Proszę szanować pieska. Przepraszam. Czy możesz uwzględnić mój udział w dzisiejszych poszukiwaniach? Chcę wziąć udział w wielu bitwach i opanować poszukiwania się moją personą. Dobra, chodź ze mną. Mam nadzieję, że to nie jest stały punkt. Świetnie, mam nadzieję, że udowodni wam wszystkim moją przydatność. Nie tak chciałem go wziąć na start? No, z czego? Ej. A więc ty podejmujesz decyzję co do składów. Chciałbym jak najszybciej z powrotem znaleźć się w forniu walki. Rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Rozumiem. Dobra. Co to niezłe spotkanie się zrobiło w sumie. To miejsce nadal przyprawia mnie o gęsią spórkę. Cóż, będę tutaj, jak będziesz mi potrzebować. Czas na testy bojowe. Oho. Karta w mojej dłoni reaguje. Do przetasowania dodano kilka kart Wielkich Arkanów. Rydwan, twoje maksymalne PZ zostaje zwiększone o 10. Sprawiedliwość. Możesz wybierać jedną kartę więcej podczas przetasowania, dopóki nie opuścisz Tartarusa. O, to brzmi dobrze. Racja, chciałem ci coś powiedzieć. Wygląda na to, że Koro ma w sumie dwie teurgie. Przewodniczący dowiedział się tego, badając jego możliwości. Nie bardzo wiem, dlaczego tak jest, ale miło, że jest po naszej stronie. Chyba warto mieć to na uwadze podczas tworzenia drużyny. To by było na tyle. Dajcie mi samemu wybrać. Czekajcie. Oj. Muszę to przemyśleć. To tak, weźmy Kena. Słyszałem, że Aragaki walczył boku Sanady i Mitsuru. Bez wątpienia wydaje się silny, ale coś mnie nie przekonuje. Zabierz mnie na dzisiejszą wyprawę. Dobra, dam sobie wszystko. Dobra, ciebie biorę. Aegis muszę wziąć. I muszę wziąć też na pewno jeszcze Junpei'a, bo jego teurgii nie widziałem. Potem wymienimy kogoś za Shinjiro, tak? Się za Shinjiro. I potem weźmiemy na koniec jeszcze Koro. I no tak jak mówię, ja steruję w team Taśli Cznotka, ten kozacki WF-ista i pies. Dobra. No a standardowo przed wejściem musimy podejść tutaj. Wyczułem, że rosnącą w tej moc ma źródło w więziach. Okej, to są 12 fragmentów zmierzchu. Na temat próśb, coś tutaj mamy? Nie. Tutaj, musimy połączyć persony. Co sobie możemy zapisać przed tym, co? Tak, też chyba zrobię, pomimo wszystkiego, pomimo całej animacji, wybaczcie. No niestety, no 34 minuty odcinka minęły jak 5 minut, to zawsze jest w personie to samo. W czwórce było w sumie bardzo podobnie z tym czasem. Dlaczego jak posrane? Trzymał zęba fragment świecący. Jeśli teraz może warto użyć temu goście wizytę, według mnie może się powiedzieć na 88 piętrze. Kurde, jeszcze raz może zacząć? Pojawił się dziś wyjątkowo mały gość. Trzymał zęba fragment świecący, dziwny fragment zmierzchu, ktoś trzymał? Czy pies? Zróbmy zapis.
Dobra, i teraz idziemy. Idziemy wymiksować, żeby mieć więcej miejsca po prostu. Mam nadzieję, że trochę więcej nowych person wyjdzie. Trzeba też infuzjować w różnym stylu stal persony. Przyzwanie, mam coś fajnego do przyzwania? Czekajcie, to nie to. Nie rejestracja to jest. Nie, to była fuzja, ale... To jest specjalne, o. Czarny Frost, uuuu. 37 level tylko trzeba mieć, nie może to zrobić, prawda? Szkoda. Uwielbiam frostową rodzinkę. To potem to zrobimy, jest Parvati jakaś. Fortuna tu też jest, dobra, fuzja pary. Nekromata, niech się fixnie z... No nie, to jakieś słabe usze są straszne. Mitras. Muszę i tak ich połączyć, to zaraz będziemy to łączyć. Czy ja mam takie persony, tak? A jak się zaznaczyła persona, której nie mam jeszcze? Aha, czyli wykrzyknik to jest star, której nie mam. Anubisa można zrobić. A może to połączyć? Nie mogę. Ale Loe może zrobić, śmierć. Aż też chyba mam to już. No co, Agi, Garu... Skok przeciwnika i może... Premia? Muszę coś mieć, co atak zmniejsza. Jest Jona. Jestem Loa, będę ci pilnować, dodawać ci sił. Daj bioska. Trwanie światła. Z Yonga. No, można z Yonga dać za... Garu? Kapelka może dłuższy przy okazji. Dobra, teraz tak. Nigimitama. Może połączyć to z Eligorem, żeby powstał Baphomet. O kurde. No co? Ulewny deszcz, zajebisty atak. A nie, jednemu. A to przepraszam, nie taki zajebisty. Może zacząć statystyki tej personie za bardzo już. Ma buffu, ulewny deszcz i rewolucja, premia do pchnięć. Nie da to takie mieszanie, żeby mieszać tak naprawdę. O ja... Jestem Baphomet. Od teraz jesteśmy dwiema stronami tej samej monety. Zaufaj mojej mocy, jeśli wiesz, co dla ciebie najlepsze. Uuuu... Dobra. Premia do ognia, Maega. Premia do mroku jeszcze nie wbita. Lauros to jest co? To jest ten. Mam jeszcze Króla Frosta i Takem i Nakatę. To są takie, których używam rzeczywiście, chociaż... Dam radę, jakbym też to wymieszał. Mitra tej może wyjść. Rurulo z... z Low daje Ortrosa, Wisielca. Spoko. Nie wiem, Agi? Nie, bo jest taki Lao. Wystanie się potężne cięcie. Krocz przeciwnika, wzrost. Co jest przetrwanie światła? Aha, to jest to. Premia pojedynczy cel, może tak być. A, jeszcze coś. Potężne cięcie? Jest to. To ja, Ortros. Ja, wierny stróż, będę iść u twojego boku. Jesio. Fajnie, mieszamy nowe persony. Ja zawsze lubię. Te persony są tak piękne, dużo ciekawsze niż Pokémony. Sporo się zatrucie, na kogoś to może się przydać. Dam na razie to zamiast wzrostu. Upiorny dźwięk jeszcze, ale upiorny dźwięk nie lubię tego. Zresztą udręczał wszystkich, ale nie, jakoś ja nie jestem fanem. Mata Rukaja jeszcze, zwiększa tę drużynę na 3 tury całej drużyny. Małe, ma szansę wywołać jednym wrogowi. Zamiast potężnego cięcia. Dobra, Neko Shogun z Yaxini, z Ortrosem. Pod siłę bardziej. Brakuje tej obszarówek bardzo. Premia pojedynczy cel. Tymczasowo zwiększa celność uniki użytkownika na początku bitwy. Kontra. I ta Mata Rukaja. Podoba mi się, że ta persona jeszcze ma sercowny taniec jako moc.
Jestem Yacini. Pożre każdy ze skorumpowanych złych istot, które odważy ci się przeciwstawić. Dobra, Neko ma te trzask kimś z tą mitrą, no niech będzie. Trochę antyklimatyczne, ale co tam. Dajmy Maragi, dajmy Mabufu, dajmy ulewny strzałnie premię do ognia. I dajmy uniki ogień. O kurde, ale wygląda. Jestem Mitra, będę podróżować u twojego boku, naprawiając wszystko, co zakłóca harmonię. Ostro. O, wydaje się, że... Tak. Dostaję kontrę, diaramę jeszcze i kołgę. Co? A, i kołgę jeszcze nie dostałem? No i teraz zostało już prawie że nic. O, Jezu, tchota, Jezu, jak ja chcę tchota, to była... W pewnym momencie to była moja ulubiona... Czekajcie, czy to jest... Nie wiem, czy to była pierwsza moja persona, która miała Almighty, ale może to jeszcze był ktoś dalej. Chciałbym bardzo do tchota z czasem. No nie mam tu już co połączyć za bardzo. Chyba zostałem tą piątkę na razie. Cesarz, cesarzowa, wisielec, kapłan i powściągliwość. Niestety nic nie mamy, ale po levelowaniu dopiero będziemy coś wbijać. Na razie to ruszam tam, gdzie byłem, na te piętra, co byłem, i ja sobie przeszukamy razem, być może całe. Coś tą całą trzecią strefę, którą ostatnio zwiedzaliśmy, żeby potestować tych nowych, bo Junpei na pewno ma level, sporo leveli do tyłu. Co będzie takim trochę, jakby to nazwać, no wiecie kim. Jabaszasz? Na razie tutaj, do Jabaszaszu lecimy. Dobra, lecimy. No bo chcemy na pewno... A, tylko muszę zacząć jeszcze jedną rzecz, jeszcze te urnie cholerne ładuję. Pamiętam, że wypisywaliście mi, ale już niestety no wypadło z głowy. To było już jeszcze z temu. U Junpei'a się ładuje te urnia... po zadaniu krytyka. U Aegis się ładuje po użyciu umiejętności fizycznej i intensyfikuje się dążenie do ukończenia misji. I ona chyba po prostu dając fizyczne obrażenia. A u Kena? Czyli trzeba punkt energii zwastować u niego. Trzecie roi wyglądają w ogóle. Kurde, ten mały wygląda... Wyglądam teraz już takie przypały totalne, że to jest głowa mała. Teraz wyglądam... Teraz już wyglądam taka niskobudżetowa drużyna na maksa. Oj, nie leci się automatycznie. W którym się bije? O, tak o. Dobra, oczywiście taktyka dobrze znana. Omijamy każdą walkę, bo jesteśmy pałeczki, jesteśmy Junpei'e. A Junpei jaką pałę ma? Myślę, że nikt poza mną jej nigdy nie doceni za bardzo. Dobra, dawać ją. Nie wiem, czy zabijemy tym składem, wątpię, szczerze powiedziawszy. Dobra, co my tu mamy? Dużo wrażenia od światła, ale to jest chyba odporne na światło. Tak? To jest odporność? Zerowe. No to co? Zakaja usuwa premię? No on nie ma dosłownie nic, co mi się przyda. No co, walimy po prostu. O Jezu, jaki on jest mocny! Jak on mocno bije z ręki! To, ulewny strzał. Też strzał? O, to jest to. Ładnie. I ty z krytyki musisz walić, czyli co? Jednym słowem musisz bić z... Dać umiejętności. On jest najsłabszy niestety. Dwie tury już, ostatnia tura została. Musimy dokończyć dzieło zniszczenia. Dobrze. Kurde, maluszek jaki jest OP, przetasowanie. Wielka arkana jest, możesz wybierać jedną kartę więcej przy zasłanie. To może być, możemy to zostawić jak najbardziej. Fajnie, będzie większa różnorodność, szybciej dostaniemy to, co nas interesuje. Junpei leveluje. O, sraniec. Woda lecznicza, woda, zdrowia dodam.
Musi mieć te urgie. A coś jeszcze mam, że muszę ich scenki odpalić. Nie jestem pewien, o co chodzi z tymi scenkami. Być może chodzi właśnie o te urgiowe scenki. Jakoby. O kurde. Onyx razy 3, super. A, bo to złote to zawsze są te. To już mi tłumaczyliście w komentarzu, że złote zawsze są kamyczki szlachetne. Fajnie, fajnie. Znaczy w sumie złoto zawsze kojarzy się z tym dobrym kolorem, ale te kamyczki szlachetne są w sumie zajebiste. Dobre itemy dają. Chciałem przejrzeć drzwi, te monad doors. Znajdziemy? Jeśli chyba zajebiście opłaca robić, to co pamiętam, już nie pamiętam. Dobra, zaraz czas mi Timir będzie dawać te urgi, ładujcie. Kunstwoty. Topazy też potrzebuje, tak? Trzy topazy potrzebuje, dobrze kojarzę? Oj. Tenet Adilao, super. Super mordo, tam mamy jeszcze specjalną skrzynuchę. Bo tutaj jeszcze coś mamy teoretycznie do zrobienia, ale co to jest? Odnoga, aha, taka odnoga. Dobra, taka. Tutaj możemy zgarnąć. O Jezu, jak się rozpędził. To tyle? Całe pięterko? Nie, jeszcze tam jest jedna odnoga. No muszę ją sprawdzić, bo potem będę może farmił. Czy wątpię, że farmił na tych piętrach, raczej będę starał się farmić na tych wyższych. Jeszcze niedawno byłem, ale no. No to warto mieć poznaczoną mapę. Ja nie wiem, ja też zawsze lubiłem w grach mieć wszystko oznaczone i mieć święty spokój potem. Choć możemy już znaleźć wyjścia. A, mam wyjścia z tym piętro, to w sumie jest zajebiście. Liczne lustro, okej. Okej. O, to ci super, super jest personką. Fajnie, zobaczcie w ogóle tej persony, które widziałem też w czwórce i mi się tam podobały. Oj, czy chcę? No może chcieć w sumie. Get Sway, no tak się opłacało. Oj, oj, oj. Jezu Chryste, ratujcie mnie stąd, wyciągajcie. Tutaj? Białe coś? Braille skrzeszenia, zajebiście. Łatwo gubią moje agro? Też zawsze było? Może też zawsze było. Kropla duszy, tutaj jest przejście. Jest jeszcze tam. O, są monady chyba. Kurde, czy ja z taką ekipą lamusów dam radę? Nie, no nie jest tak źle, ten IDC i ten są na poziomie, Junpei to po prostu słabiak. Ale on szybko może się wylewelować chyba. Nie wiem, czy są jakieś limity, że jak jest dużo wyższa lokacja, to czy ta osoba, która jest jakby underleveled, ma problem. Gotowości, załatwmy wroga. No chyba są wszyscy w miarę na fullu. Mocny sygnał, zgodnie z oczekiwaniami, atakuje z całą mocą. Elegancka matka, oj, takie się najlepiej bije. A, chwila, mamy już, że słabość to ogień. A możemy też spróbować stery walnąć? O tę scenę chyba chodzi. Ulala. Co gra? O nie. Wszystko truci. Siurku. Mamy coś, co ma ogień jeszcze innego. Maragi może być tutaj. Ojoj, jak to mocno bije. A Inior teraz mnie statusu jakby. To bije chyba po prostu. No strasznie mi na łupie obrażeń to cholerstwo.
Ty, a ja nie wiem, czym się leczyć w sumie, teraz tak pomyślałem. Adi? Próbowałeś normalnie bić z jakiegoś tego. Motnięcie. On ma słabe te Adi, spróbuję, tylko ja chyba... Ja nie pamiętam, że oni mogą takich momentów, krytować chyba przez stan mojej drużyny. A, on ma healera, dobra, nieważne. I to umiarkowanego, super. Zajebiostro, młody. Matka nie może się podnieść? O, to szkoda wielka. Zaraz. Ubijemy. Świnie. Fire, tylko fire'a to ja nie mam. 1-2, 1-4. Słabe, słabe. Dobra, teraz walimy. Dwa razy tylko się trafiło, niestety. No tak, widać, że drużyna nie do końca ze sobą współgra, nie? Ale no nic nie poradzę na to. Tak na razie testujemy... Ogólnie powiem tak, ten kadr wydaje się być spoko. Myślę, że mógłbym go mieć w drużynie, ale mimo wszystko no jest mi bardzo ciekaw Koro na ten moment. Majcha? O cholera. Mówisz ten dekret? Właśnie, że to nie jest one shot? Trochę wygląda. No, powiedzmy. Bez strzał, ma bufala. Obronę drużyny na 3 tury? Może to użyć. Powinienem to wcześniej użyć, zapomniałem, że mam to tego spina. Dobra, trzeba protaga uleczyć zaraz. Zaraz Ken nas uleczy. Oj, 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 szkoda, że pudło. Dawaj, dawaj, młody, bo potrzebujemy tego heala. Bardzo nawet potrzebujemy tego heala. O Jezu, pas trudna ta trucizna jeszcze grupowa. No myślę, że ty pili w protaga. Ale halo! Na co my prośby poszły? Święty cały silnik. Nie to, nie to, nie to, Aglao. No strasznie nieprzyjemny przeciwnik się trafił. Mogę jeszcze raz to użyć. A nie, bo zginę, o Jezu, zapomniałem. O nie. A nie, nie możesz mnie dobić, okej. Uff, chyba go dobiję zanim stanie. Dobra, uff. Dobrze, że status nie dobijają, które w każdym RPG-u porządnym. Przytasowanie. Okej, okay, maksymalne peżety, premie do fuzji pierwszy pewnie nie. Nie, wszystkie trzy mnie mało co interesują, szczerze powiem. Znaczy, może to wziąć ewentualnie. Ale to jest też nic specjalnego, wydaje się być. Premier do fuzji person zapewniony przez więzień zostaje zwiększony, póki nie pójść. Chociaż nie, to może być zajebiste, bo ja potem pod koniec wizyty w Tartarusie będę... O! Mamy dwie rzeczy wziąć. Dobra. A to w sumie nie było napisane, że do końca tego. Ale nas posiekało. Przydałoby się leczenie, umiejętność. Kto może leczyć? On może leczyć wszystkich. Dobra. No trochę nas posiekał ten ziomuch. To pazy może? Malachity. A tu? Ostrzeni heal. Dobra. No, tak niebezpiecznie. No takie ryzyko jeszcze jumpaj, nie? Tutaj jest tak naprawdę taką... no, takim kamieniem u nogi trochę. Okej, sprancko. Udało ci się sprawdzić mapę bieżącego piętra, okej. Okay. Super. Na następne piętro lecimy. No, jeszcze nie ma teurgii niestety abitych. Bo Jezu, te teurgie w ogóle się nie ładują. A ci nie robi konkretnych rzeczy.
A ciężko, żeby się robiły, bo nie ma odpowiednich buffów jakby do tego, no. Ale no w końcu ładują, prawda? Prawda? Mam nadzieję. Żeby się okazało, że ja namarnuję zasobów na to, żeby zrobić to, co planowałem. A tam jest skrzynucha. 3500, dobra. No nie, to się powraca. Patrzcie, że teraz tak naprawdę przed całą wizytą tutaj mieliśmy jeszcze 50 tysięcy zapasie ponad. Teraz powiedziałem, że też nie będziemy potrzebowali jakichś ogromnych pieniędzy, więc to będzie tylko się wzrastało i wzrastało. Oj. No halo. Dobra, idę tar, bo to tam ten jeden temat nie jest tyle warty. Całość, całość. O, jest duży cień, no absolutnie nie chcę na to cię wpaść. Nie takim składem, niepewnym. Jednym palcem, bam. Oho, jakieś umawianie się na patrzenie sobie. Ametyst, fajnie, fajnie, dużo nazbierać tego, będzie mogli to wymienić nawet na najprostsze materiały do rozwoju. Tutaj dar będzie zajebisty. Oj, goni, duży cień goni. Dobra, a się odpuścił. Uf, się ciepło zrobiło aż. Zawiam operację. No tak jakoś brakuje walczy. No bo jak kurde walczę w sumie w specyficzny sposób, walczę ze złotymi łapkami. Tej ładowanie będzie długie. Może zejdę sobie na jakiś niższy poziom. Oj! Goni, 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 goni. Może ja sobie zejdę na niższy poziom i tam spróbuję to wbić, bo tutaj to będzie trochę. Chociaż. Na łapkę będzie bezpiecznie w miarę, no. Znaczy, najpierw tam zejdę, bo tam jeszcze widziałem, że coś jest. Cosik. Dobra. To mnie interesuje, tak? Taki też urok farmienia Tartarusa. Rozległe podziemie to jest. Dużo taki. Oj. No nie, bo on stoi tuż przed tym, a ja. On się zdespawni. O. Klejnot Mepatra. Sam klejnot dostałem ostatnio za wysłuchanie całego wykładu. U Edgawy. Super ancko. Który to już level? O, jest skrzynia, ale taka pojedyncza. Nie wiem, czy to otwierał. Szczerze powiem. Chyba nie. Nie chcę tych fragmentów marnować. Teraz mi się wydaje, że w tym wypadku będzie używane trochę to. Sprawę będę zmieniał drużynę, ale no mimo wszystko. Tutaj, a to jest będę na dwa fragmenty się chcę. No nie wiem. No dobra, to otworzę. Oby coś lepszego wypadł niż skill. Czy to będzie kadzidło? Koralik. Nie, no to się nie opyla na razie. Wyżej będziemy otwierać, będą tylko łatwiejsze i ładniejsze. Raczej ładniejsze. O! Rączka, super. Widzę ją już stąd. Dawaj, maleńka, potrzebujemy twojego Airspy na ładowanie te urni. A, tylko że na nią nic nie działa. Ale bardzo mocno bije z tego skilla, to już powtarzałem, ale duży raz jeszcze. Dasz strzał. Oj, pudło, szkoda wielka. To pudło może tutaj bardzo podniszczyć trochę. Dobra, ładnie. Połowę HP za nami. Tutaj to chyba cokolwiek ten naprawdę. Fireball krytyk wpadł. Chyba zadaje normalne obrażenia. O, krytyk? Nice! Junpei! No, Junpei nam tutaj wykierował walkę. O, się pośliznął. nie, to mnie nie interesuje. No, nic mnie stąd nie interesuje, coś specjalnie, może tak wziąć. O, jeszcze raz? No dobra, to biorę personkę. Elegancko, prosta moneta wypadła. Zwiady, o! Zostaw to mnie, te cienie za nic mnie nie znajdą.
A nie chce, idzie młody, i tak zaraz tu widzimy. Tak już idziemy tylko wyżej. No co, ten jumpy, patrzcie, czy mało ma naładowany tej teurgi. Ono się pasywnie powinno ładować, ja wiem, że ja mało walczę, ale czy tak... I tak to czuć mocno. Się ładuje jak krew z nosa. Nie, przypadkiem drzwi nie ma. A to już 87 piętro, zaraz będziemy tam na szczycie. Okej, okay. O kurde! Onecz i ruda nihil. Dobra, zajebiście. Krotek! Krotka chciał uratować? Biorąc aby sygnał istoty żyjącej, to może być człowiek, poszukajcie go. Sygnał jest słaby, ale go wyczułam, musicie przełożyć się do poszukiwań. Krotek zaginął. Jak on tutaj się dostał? Dobra, tędy szybko. Średamy się. To już jest takie połowicznie tylko wszystko wyszukane, przeszukane. Tutaj jest skrzynka. Balsam życia, super. No nawet jak trochę połestujemy, to mamy tego coraz więcej, jesteśmy coraz bogatsi, coraz silniejsi, bla bla bla. Dobra, to jest kolejne piętro, a jeszcze muszę tej kotka znaleźć. Mniej życia, supi. Supi, supi, supa. O, tutaj. Jest to kot, który wygląda na rozgniewanego. He, kot w takim miejscu? No, no nic, trzeba go schronić. Wracajcie do wejścia. Wróćcie z kortę. Śledźcie, gdzie sprzątowaliście z nami i Jumpa, i Idis. Let's go. I proś, pospiesz się. O! Yeah. Mordeczki, sorry za tempo, ja się tym zajmę. O, i co dostałem? Wilgotne, ale chyba wciąż użyteczne. Fragment zmierzchu 3, zajebiście. Nie martwcie się, zajmiemy się tym kiciusiem przy wejściu, dopóki nie postawicie wrócić. Możecie kontynuować wyprawę. No i super. Następne piętro. Dobra, na razie do przodu. Tylko, że tutaj chyba jest następne piętro od razu i będzie jeszcze jedno następne piętro, bo to są te ci strażnicy podwójni. Chyba, no mówię, chyba muszę trochę inaczej pokombinować z tym, chyba się przeniosę na niższe piętra i tam po prostu poklepię wszystko na hita. A to są te monady, tylko... Chwila, te drzwi do monadu... Czy ja teraz znowu mogę tam wejść? Czy ja muszę znaleźć na innym piętrze? Już nie pamiętam, jak to było, tłumaczyliście mi też, ale no niestety. Użyj teleportera. Dobra, wejdę sobie na jakiś pięterko, nie wiem, na arkę. Tam powinienem na luzie dawać sobie radę tą drużyną. Następne piętro. Chodzi o to, żeby te teurgie zobaczyć nimi. Tutaj możemy się bić nawet ze wszystkim. O, jeszcze jest rączka, żeby było śmieszniej. No też zawsze coś będzie. Nie wiem, czy on jest na to podatny w ogóle, czy on... Pudło. Dobra, on jest prawie już naładowany na teurgię. Ja sobie mogę oczywiście zmienić na, powiedzmy, niego i dać ulewny deszcz. O Jezu, jaki jeszcze ucieknie mi. Też strzał. Motherfucker! Tylko jumpy trafił. Dwa razy czekanie. Dobra, on już jest prawie gotowy z jądra. Co jest grane? No ucieknie mi rączka na drugim poziomie Tartarusa. Chyba, że ona trafi. Albo jumpy grytnie. Oj, chyba i to musi być, tylko dwa razy trafiła z czterech. Nice, Junpei znowu bohaterem. Ja się śmieję, Junpei to jest bohaterem po prostu. Ale nie chcę, wolę to. Jeszcze raz, no to bierzemy jeszcze klaskę. Oj. O, one uciekały przede mną, zapomniałem. Jestem dużo silniejszy. Jest to urnia, dobra. Zadaj poważne obrażenia od światła i jednemu wrogowi ignorując odporność.
No ale mały badass. Dobra, reszta może chyba taka walnąć. Kurde, jak nie buduje. Przytasowanie, przy razie farmimy. To w sumie jest spoko. No i możemy kaskę wziąć. Zawsze to trochę kaski. Wyeliminowany, super, super. Dobra, możemy kalić na górę. A tu, a żadki cień to znalazł, no tak. Trzeba jeszcze zacząć teurgię. O ty, trzeba. A, zobaczę. Bo wycofałem. Też jestem ciekaw w sumie animacji, bo ja Iris pierwszy raz używałem, a na przykład... A, chyba, że ja muszę użyć nią czegoś konkretnego. Właśnie, nie, bo na przykład ten młody miał taką animację swoją, nie? Słabość. Spoko? Też może nim użyć... Aha, a wszyscy są full dzięki temu, dobra. No to co? To? Nie mam czegoś, co zwiększa atak, szansa krytyka? Atak mam zwiększony. No nie mam nic takiego. Aż to jeszcze... Jednej rzeczy zaraz będę musiał użyć na niej. Jestem poraził, zejdę walną i poraził. Malachit, dobra, coś tam wypada sobie. Ja potrzebuję po prostu walk, no może mógłbym nawet trochę wyżej to farmić. Zszedłem tak naprawdę na najniższe piętro, jak się dało. Prawie, że. Na początek arkły. Okej. No i było w tym odcinku już wszystkie te urnie załatwić, ale no... Patrząc na to, to zmarnujemy dwa odcinki na to, żeby to... No ale dobra, to nie do achievementa przy okazji. No w sumie nie jesteś jedyną, bo tam dużo osób czeka w lobby tym. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. To jest tak. Ty możesz zrobić cokolwiek właściwie. Nie, może nawet garda dać nim. Tu mu się garda daje, obrona. Ty powiedzmy, że też zrobisz obronę. A nią jakbym użył na przykład tego. No to jest chyba to samo. Nie, żadnej większej rzeczy. Weźmy wcięcie. Niech oni więcej biją, chyba że jeszcze to. A, to nie zadziała. Czy to byłby krytyk? Dobra. No już jesteśmy blisko i u jednej i u drugiej do naładowania. A idzie z tym słowem za chwilkę. Ty, ten drugi Asteurgia ładował w tym czasie. Wejdźcie to? Mu szybko się ładuje przez to, że ma tak mało PE teraz? Wodesz strzał? Dużo odporu się tak pustoszenie. Jest Asteurgia ładowana w końcu? A tej co? No cięcie próżni. O, tak można zrobić, może będzie szybciej. Dobra, już kolejny teurgi użyjemy od IDs. Rasowanie, będzie ci fajny z wielkich arkan? Nie. No, może to Valkyrie wziąć, ale to tak... Pasuje jak 5 do nosa teraz.
Dobra, to sobie zbieramy. Nawet nie wspieram takich normalnych mob, raczej tutaj ten jajerspie absolutnie, to jest raczej takie właśnie dofarmianie. Ale no, to tak jakoś już nawet zapomniałem trochę jak to jest. Takie mam wrażenie. Ale ekipa. Dobra, niech on da... Oto, niech już. Leczonko. Jak ty masz tę urgię? Dużo obrażenia odpchnięci, ignorując sporo się rozkłady przez krótki czas. A, to ten tryb furii. No, ładnie zczyściła, tak powiem. Ładnie zczyściła. Zwinność dostałem też. Spoko. Dobra, został tylko Junpei. Tylko Junpei został i jak go wymaczuje, to już możemy zmieniać skład. Treasure chest, jakiś ale zwykły, czy jakiś wymyślny? Patrzmy. O nie ma szans. Dobra, tutaj może być obrona. Tutaj może być obrona. Tutaj może dać skończony atak. Tutaj jestem ciekawy, w sumie jak wydaje się cię próżni, to teoretycznie mam większą szansę krytyka, bo mogę aż trzy postacie krytnąć, nie? Potrzebio. O, urgia u niej. Dobra, wszyscy się brałem poza Junpeiem. Reszta musi jakoś wytrzymać. Taka. Poizma. To jest dobrze spudłowane. To było strasznie upierdliwe, gdyby nie było pudła. Dawaj, Junpei, szybko. Bo nie wytrzymie. Teraz nie dotykam, bo nie ma sensu. Oj, może się tutaj wcofnąć, nie wiem czy się nie cofnąć. O, coś za Elizabeth? Nawiązując do ostatniej wyprawy mam wieści, które może cię zainteresować. Zdaje się, że tworzone przez ciebie więzi będą mieć wyjątkowy i korzystny wpływ na tworzenie nowych person. I chcesz skorzystać z tej okazji i odwiedzić samitny pokój. No dobra, to już wiemy, halo, dzięki. Ale coś jeszcze jest. To? A! Cenne jajo dostałem dwa razy. Ale jaja i nie ma już kolejnego. Ten król i ja to jestem ciekaw, może chodzi o tego. Może chodzi o zrobienia oprócz King Frosta, to żeby zrobić Orfeusa po prostu, co? Może sobie przywołam go w wszelki bajek. Ja już jestem tutaj, to czemu nie? Bo Orfeus to teoretycznie jesteśmy my. Nie wiem, kim jeszcze może być tak zwany ja. Do króla Frosta to w ogóle bym sobie zapisał. I te Florosa też, oni są spoko, mają fajne umiejętności w ogóle. Dobra, teraz tak, przyzwanie. Orfeusz. Dobra, lecimy dalej. Aż możemy coś postalać jeszcze, co? Proszę, taka druga animacja tego jest. To jest takie najbardziej upierdliwe. No, ale tak to jest, no. To jest takie ładowanie czegoś innego zupełnie. Zepary. Dobra, Valkyria z... Naga z Sati. Raczej z Yachini albo z Mitrą. O, z Yachini daje ptak grzmot. O kurde, ale wygląda. Daje się być potężny, elektryczny. Oszumiej... Ater drużyny. Kontra i to... Nie, może... Chwileczkę. Nie, chciałbym automatyczną supukaję. Ale wygląda. To ja, ptak grzmot. Moja święta moc, czy potrafisz się władać? Wygląda śmiesznie. Nie powiem.
Kontratak, rebelia. Dobra. Walkiria z takim żywotem tworzy narcyza, też mógłbym to zrobić. Mitra. Nie, takie mi niczata. Nithogr. Eon, o kurde. Choć potwór. Dwa bloki. Podatność na wiatr i światło i dwie niewrażliwości. Śmiesznie. Na razie chyba styka. Wracamy teraz. Od razu możemy zamienić w sumie dzieciaka i Iris. Jumpa jeszcze niestety zostawiamy, ale weźmiemy sobie od razu fajne postacie. Weźmiemy sobie tak. To zostaje. Iris zostaje. Dobra. I zostaje dzieciuch. Teraz tak, bierzemy sobie Shinjiro. I bierzemy sobie Koro jeszcze. O jest, tylko Koro został? Tak, no to Koro sobie bierzemy od razu. Już się widok Ararakiego. Mówisz, że jest gotów, dobra. Użyj teleportu. Ej, czy tam Miory wróci teoretycznie? Dobra. Czy jestem znowu tutaj? Były trzy osoby zaginione. Nie, no może gdzieś tutaj się tepnąć, powiedzmy, 60. Ale zobaczymy, jak chłopakom będzie szło. Znaczy, chłopakowi i psowi. Chłopak i pies. No więc będę sobie na kolejnych piętrach radził z mobami. Nie wiem, czy one by ode mnie uciekały, ale chyba by jeszcze uciekały. Ojojoj. Ale piesio. Wiecie, jak to z tą jedną teurgią było? Już zapomniałem. Dobra, a teraz dużo to, co to jest? A, to jest tak. Maradion? Rewolucja Maradion może być. O! Obudzenie pieska. Fajny. On z kolei... Szansa, atak fizyczny zwiększa obrażenia zadawane przez następny atak fizyczny. 153 perżetów kosztuje, Jezu. Zadaje dużo obrażenia tutaj wszystkim wrogom. Ale mocno bije chłop. Znaczy wiem, że to jest niewspółmierne, ale no mimo wszystko. Całkowicie odzyskujesz perżety. O, fajnie. Chociaż w sumie czy to miało sens, ale i tak bym to jeszcze wziął. Może dwa to spoko. Na zwiaty, oho. Zajmę się tym, dobra. Dobra, niech sobie idzie. O, jesteśmy we trójkę tej mocnej cieni. No dobra, no to jak on poszedł na zwiaty, to ja też idę na zwiaty. Znaczy idę dalej. Klątwa, winorość, minerał i 2800. Dobra. Patrzcie, jak on już szybko te urnie prawie całą ładował. Dobra, miałem zacząć te urnie pieśka. Statystyki. Koromar. To mnie zostawia, bo ja teraz widziałem wszystkie scenki w każdej postaci. Jak każda postać budzi personę, a to cały team. No patrzcie, że tutaj nie ma z bardzo miejsca więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10 osób. To chyba jest całe team możliwe. A może ktoś jeszcze miał coś. Na razie nie ma co się o tym zostawiać. Zresztą też przynajmniej dużo Tartarusów to nadrobimy. Nie Shinjiro, tylko ty i pokaż. Nie, Teurgię. Po wykorzystaniu słabości przeciwnika wzrasta wola do walki. Aha, słabość jakaś będzie. Czyli jak ktoś jest podatny na mrok, jednym słowem, tak? I on ma rzeczywiście dwie Teurgię. O co tu chodzi? Wiecie, mocy Urer Hadesa. Ale myślę, że nim się jeszcze patrzymy na różne rzeczy. Zdaje poważne obrażenia od mroku jednym wrogowi. Następny atak fizyczny zada ponad dwukrotnie obrażenia wszystkim wrogom. Fizyczny. Okej. Okay. Ale ciekawe, czy to tylko jedno, czy całej drużyny? Dobra. Damy jakąś słabość. A to w sumie by i tak nie zrobił. A ty zabił tamtego, lol. A te urdzie zobaczymy. Krwawiąca furia zadaje poważne obrażenia od uderzeń jednym wrogowi, ignorując odporność. Okej.
A czemu nie odrę? A, bo nie ma jeszcze, okej. A, bo to wyrocznia, no okej, zapatrzyłem się, sorry. Forem pali, chłop. Obrona? Coś ten jumpy naładuje w końcu coś? Boże święty, co za młot. A on jest mniej wrażliwy akurat, no. Ale cały czas ta powściągliwość mi wypada, dobra. A nie chcę. O nie, ale gówno, muszę powściągliwość wziąć, a to jest kompletnie mi niepotrzebne. Oj, to możesz mi sterować wszystko, bo ja potrzebuję jeszcze tego, co podbija ola autoobrażenia i czegoś tam jeszcze. O kurde, ale mi to sterowało teraz. Znaczy sterowało, no to bardzo mi utrudni farmienie. Na pewno ten all-out atak musi mi wypaść. Bez tego też sobie nie wyobrażam robienia tych rączek. Dobra, tako, dawaj tako. Chodzi, że na mrok są jakkolwiek podatni. Ale mocno to odbija. Ale pociachał. Dobra, Radion? Może jest na ogień podatne? No niezbyt. Metis Malachit, dobra. Jezu, już tak mi mało brakuje, żeby ten naładował. W sumie Junpei naładuje i ten ziomek Shinjiro, to już możemy iść dalej. Bo wtedy możemy już zmienić na mój team normalny. Na pewno jest na wiatr podatne. Podejrzewam, że jak na wiatr, to na nic innego za bardzo. Słabości nie ma. O, w końcu. Powiąza furia. Mroczno, dużo obrażeń zadał bardzo. Dodał ponad 999 obrażeń podczas jednego ataku. Nieźle hitnął. Aż achievement wpadł. Niezły wariat. Fajny on jest. Wydaje się być takim lepszym Akihiko, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń fizycznych. Niemal z innymi aspektami. Dobra, ma Radion? To by się w słabość trafić. Jest słabość, super. Dużo to urni się naładowało. No i jeszcze raz. Dawaj piesku. Ta urnia już jest prawie gotowa. Tutaj można skipnąć. Mudo, kogo? Rumpaya. A, homunculus się poświęcił, okej. Rozumiem teraz, o co chodzi z tymi homunculusami. No szkoda, że to takim głównie się marnuje, ale trudno. To już nie jest podatne, może zejdzie. A, jest blok! No czemu? Jeszcze też mało to jest widoczne. Szkoda. Przytasowanie, dobra, co tutaj mamy? O, co dodaje? PZ-y. No i weźmy... Expa, zawsze to trochę więcej. Prawie 500. No i elegancko czy Junpei na kolejny level. Maragi, o proszę, więcej ognia u Junpei'a. No spoko w sumie. I guess. O, jakiś. O, i fragmenty zmierzchu, super. Ile? Jeden, no ale co tam. Fragmentowi zmierzchu się nie zagląda, wiadomo gdzie.
Wiesz co? Chciałbym wracać z prostego powodu. Ja chcę po prostu koniecznie na niższe piętro. O nie! Oa. Znaczy tak może od razu wytepać, ale no nie o to mi chodziło. A nie, nie może od razu wytepać? Idź, użyj teleportera. Nawet gdzieś, nie wiem, 21 jakieś piętro? Tutaj się Junpei będzie już chyba wybitnie radził. Chociaż chwila, jeszcze niżej bym zjechał. Niezdecydowanym, ale co zrobisz? Okej, treasure chest, ale te pierwsze piętra w ogóle wyglądały tak spokojnie, tak szkolnie mocno, nie? Dobra, i teraz tak, on... słabość? O, słabość, słabość, teurgia. Ej, ale w sumie cześć, Junpei, przecież ja już paliłem teurgię. Zdałem sobie z tego teraz sprawę. Ja już go miałem na początku, na pewno już teurgię go widziałem. Nie potrzebuję to Junpei'a w grę biorę ze sobą. Ale jeszcze archiwki mi nie wskoczyło. Śledźcie, co jest archiwka dokładnie, zobaczcie tylko sobie. A, rozpoczęto, nie. Nano. O, nie tak dużo archiwmentów z podrobu nie brakuje. Jest 6 ukrytych, odbudowano wszystkie więzi, pokonano księgiarza, zaproszono jest zbyt w pokoju. Użyte urgi wszystkich członków drużyny. No i czym ja teraz nie użyłem? A chwila, Junpei jednak nie użyłem, przecież ta urgia weszła w pewnym momencie, ona nie była od początku. Już nie wiem, miesza mi się, szczerze powiem. Zablokuję to sobie. Ja też zablokuję. Dawaj. A to słabość, on już to będzie rozłupywał po prostu. 30 expa, oj. Sportowy experience. Oj, to ja ta pewnie nie otworzę. No jeszcze kawalon też jest potrzebny, no. Taka męczarnia trochę z tym Junpei'em. Jeszcze Junpei na samym końcu szarem się rusza. Cięcie próżni. Ale koks. Junpei nasz bohater. Ten płot, tebel. Nie wiem w sumie, czy szybciej bym się ładował na wyższych piętrach, gdzie on mało co robi, czy na niższych, gdzie on aż za dużo robi. Ale no już mało brakuje tej teurgii. Ja w sumie nie patrzyłem jeszcze, zaraz może zobaczyć, czy przypadkiem nie jest tak, że ja może tej teurgii użyć teraz truli ja. A nie tak. Oj, nie wiem, czy mu się ruszyłem. Nie. Truli ja to coś jeszcze innego. A czekajcie, ja z ciekawości zobaczę, jak to się blokowuje. No ja bym powiedział, że tak jak powiedziałem, ale... Aha! Pink Frost i Black Frost. W sumie ciekawe, dlaczego Black Frost jest jak ja. Nie wiem, czy to jest spoiler, to nie rozumiem na ten moment. A teraz RFUSZ będę mógł wymieszać, śmiało. Dajcie temu Junpei'owi tej teurgii, już przecież my wszyscy zaraz pomrzemy tutaj. Przecież jakbym chorego kolegę prowadził na ostatnią przygodę. To w sumie jest pewien, bo to Junpei już pewnie nigdy w życiu nie wyciągnę po tym. Dawaj Junpei, pokaż mu. Pokaż Żukowi. To najpierw poczekaj, aż wszyscy się ruszą. Dobrze, prawie na hita. Zamarł ze strachu. Zadrżał przed Junpei'em. Mam wrażenie, że coś w ogóle nie ładuje. Nie no, ładuje się, było ledwo co, a teraz jest prawie, że full. Jeszcze z 50 walki będziemy na miejscu. On chyba dostaje kryty wali, ale no kryty musiałbym mieć skilla użyć, żeby on miał większą szansę kryta. Że to jest taki, widzicie. O, dziwny kręc w ogóle. Ten, co jest potrzebny do sociala z księżycem. Okej,
Super. Tutaj jest skip. 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 Dawaj, Junpei, teraz ty. Tak, ton! Załatwił dwóch wrogów, Junpei? O cholera, ale siłacz. Myślałem, że akurat Junpei będzie podatny, a to zostaje powalony przez jakiegoś aniołka level 5, nie? Dobrze! Dobrze, Junpei, pokazałeś im, co jest 5. Turkus? Już 20, zaraz będzie już kolejne piętro tak naprawdę, kolejna strefa. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Not yet. O, jest ty, fragment zmierzchu znowu. Zajebiście. Dobra, może tutaj się uda. Ale muszę przyznać wam, znaczy jak byłem zaparty w swoje, to widzę siebie. O, ciach i bach. Ja może miałem to turkie? Nie, no chyba nie miałem. Chyba nie miałem. Na pewno nie miałem. Nice, siła naszych serc, że to turki wszystkich członków drużyny. Satysfakcja. Dobra. A, bo to w jedną osobę, okej, to wygląda jakby wszystkich bił. Dobra, spylamy stąd w końcu, już teraz się tutaj nabawiliśmy. O tych niższych levelach. Czas wyprawiać naszą drużynę w pełni sił. Za moment. No tak jak mówię, spokojnie widzę i tego, co się nazywa Shinjiro i całą resztę w mojej drużynie. Jakbym miał powiedzieć, kto mi się najmniej podoba, to chyba Junpei. No prawda, Junpei, no to taki podstawowy się wydaje być bardzo przy tym wszystkim. O czym też zaraz Koromaru będzie sobie radził. Czy wydaje się być spoko, ale zobaczymy, bo mimo wszystko jesteś ograniczony trochę żywiołami. Dobra, wracamy na wyjście. Trochę to zajęło, ale dwa achievementy przy okazji wpadły. Dobra, Shinjiro, bardzo fajnie się współpracowało. Na co czekasz? Na razie zachowaj czujność, dobra. I Junpei, fajnie było z tobą polatać, mordeczko. Dobra, czaję. Ciebie też na chwilę zostawiam tutaj. Bo chcę po kolei, chcę tak teraz, moją tutaj laseczkę. Tak. Mitsuro. No i Koromaru. No jest mój team. Mój team, gdzie jest mój pies. Dobra, przedmioty, no niestety, albo niestety trzeba tutaj troszkę podratować PE. No bo się trochę pozużywały. Gdzie on jest, Koromaru? Napój izotowy, 10 perzetów. No, powiedzmy, że jest spoko i Koromaru też. Pierduszy, aż 30, ulala, ładnie. Ale na razie styka chyba. O, coś tutaj? Co tam? A, polowanie na cienie się zrobiło przy okazji. Podek kominimusi. Jest, siostę cień teraz kolejny. No to będzie trochę trwało, ale trudno. No to co? Chyba czas najwyższy w końcu wyruszyć do przodu. Jak stan person jeszcze wygląda? No mam 5 miejsc, chyba nie ma co. Ależ mógłbym Orfeusza przemieszać z kimś tam. Życie należy do ciebie. Początek nowej opowieści. Dobra, wrócimy jeszcze. Trzy razy jakoś sejwik. I w końcu do przodu, drodzy państwo. W końcu i nareszcie. Dobra. Dobry start, tutaj typamy. A, co z tym monadem ostatecznie? Ja może... Skocz do najdalszego miejsca? Tutaj może z czymś się bić znowu? Co? Tylko może... A nie, okej, to jest pusto, dobra, już myślałem. Czyli co? Ja już nie pamiętam, co z tymi monadami jest. Ale chyba, że tu już nic nie mam do znalezienia. Te monady będą chyba co jakiś czas takie stałe punkty. A, bo to wszystko jest oczyszczone. Muszę teraz z buta wracać. To się wkopałem, drodzy państwo. Tutaj jest wyjście po prostu? To jest jeszcze ten pierwszy poziom, bo to dwa poziomy były. O Jezu.
No nic, no sam się wkopałem, to mam. Ale fajnie, że można też wskakiwać w dal Tyrmonadu. Spoko. Spoko to jest. Wszędzie jeszcze drugą teurgię Koromaru zobaczyć. Tu mali ducha. Co? To trzy piętra miało? Jezusie Chrystusie. Ciasno wyjdę kiedyś? Co Lilucha, ty patrzysz? To jest chyba wyjście. Ale mam wrażenie, że strasznie już pomarnowałem czasu w tym odcinku, a wiele różnych tych losowych czynności. Dobrze, dwa achievementy za to chociaż wpadły. Dobra, i teraz w końcu i nareszcie wyruszamy na kolejne piętro. Znaczy, to piętro jeszcze widzieliśmy. Tutaj zakończy się ten obszar, to ślepy zaułek, jednak powinniście dać radę przejść dalej. Czy możecie to sprawdzić? Jasne, się robi szefowo. No tutaj uważajcie. Już! Odpada wara. Odpada wara. Proszę iść stąd. Kot ostatnio przesadza, no i się położyła. Strząsaj wyraźnie ustąpiły wszyscy sali. Otworzyło się przejście w kierunku klatki schodowej. Można iść dalej, nie wiem co tam na nas czeka, bądźcie ostrożni. To dzień tobie, zaszliśmy tak daleko. O, losowe. Ciekawe, do którego piętra teraz lecimy. Oj, na tym obszarze nie ma zbyt wielu osłon, więc łatwiej będzie nas zauważyć. I dobrze, przynajmniej nie się plątało. To jest to samo co było, jakie nie ma dużo osłon? Co ty pies fuka? Korek potrzebuje smyczy. Balsam życia, no i elegancko. Dobra, przejdźmy sobie. Ten będzie spoko. Oj. Oj, dobra. Spokój. Spokój, tylko spokój nas uratuje. Tutaj może zgarnąć sobie to. No i co, wspinamy się. Myślę, że ten odcinek kolejny i wspinaczka zostanie ukończona. Zaczynamy, jak będzie się expiło na rączkach. Jeżeli będą problemy, no to niestety trzeba będzie się wycofać. Ja sprawdziłem całą mapę. 94 piętro. Najśmieszniejsze to chyba nawet nie jest jeszcze połowa tego całego, tej wspinaczki. Klejnot Amrita. Amrit? Mieszana, mieszana jakaś trochę, co? To jest powrót, pałka. Ale nie chcę wracać, spokojnie. Dopiero co byłem tam. Flara Jabaszasz. Dobra, i w górę. Na tym piętrze również są wrogowie, ale zachowują się dziwnie, spokojnie, prawie nerwowo. Okej, okay, co to znaczy? Skrzynia skarbów, dobra. To jest Patra. Okej, okay, okej. Okay. Alright. We don't see that kind of chest often. Let's not pass. Balsam życia. O! Uda? Przeciwnik dziwnie się zachowuje, może jednak zawróć. Bo leci wkurzony. Ten cień jest jakoś wyjątkowo agresywny, prawda? I tu już wrogowie, okej. Okay. Mhm. No cię rysuje na zległości. No spoko. Czyli tak to ominęliśmy, więc ok. Chyba nie mam potrzeby w ogóle zaczynać z nim walki. To zwykły przeciwnik po prostu się zaczynał z furią cały skład. Przejdziemy do przodu. O! Skrzyneczka. Zamknięta skrzynia skarbów. Oj. Goni, goni! Dobra, całe szczęście perfekcyjnie się poruszam. Tam jest skrzynia, z tego co widzę. A gdzie ona jest? Tutaj? Tutaj? Dobra, no wezmę. Chodzi tu o mocy. O, co to? O, zegar? To jest ten zegar, co levele daje? O nie, to trzeba nie zaraz jumpaya wziąć. Jeżeli to jest ten zegar, to trzeba nie zaraz jumpaya wziąć.
Bo wtedy trzeba wziąć go do teamu i on przy najbliższej walce chyba strasznie zleveluje. No a głupio nie wykorzystać, macie rację. Jak proponowaliście mi w komentarzach, warto po prostu... No pokorzystać. Nie widzę tutaj zastrzeżeń zbytnio. Straszne agresywne te rączki. Tutaj chyba wszystko sprawdzone poza tym. Dobra, teraz idziemy tutaj. Mam nadzieję, że kolejne piętro będzie trochę lepsze do nawigacji. Tak jak mówię, to mnie trochę wkurza. To jest ten zegar. Tak mi się wydaje. No jumpaj, trzeba się wleveli. No 35, no w końcu będziesz... A chwila, może dwóch? A to nie jest... Ojej. A nie marnuję przypadkiem bardzo dużo tych? Pewnie zmarnowałem z 30 fragmentów zmierzchu. To tak nie działa, już nie wiem jak to działa, trochę się pogubiłem. Możecie pisać, ale widzicie, mi to wypada, z dużym mechanik. Ej, bambose, czujesz, że rozpieram energię, weźmy do drużyny? Okej, zajebiście. Ile mam tych fragmentów, czekajcie? Tutaj zacząć? Aha, to może te fragmenty, że ileś trzeba zużyć, żeby się to pojawiło, coś takiego. Dobra, no to co, muszę na chwilę schować dwie osoby. No co, Mitsuru? No, rozumiem, że muszę iść na dowolną walkę. Z tą dwójką. Nie chciałbym powiedzieć, że Iris jest do tyłu. Wznowić muszę tutaj, bo... Znaczy mnie mocno cofnie. Mam nadzieję, że dam sobie radę, ale może jakąś pierwszą lepszą walkę... O, już widzę, jakieś wkurzone odcienia. Ale może gdzieś takiego w sklepie, co? No, wydaje się, jakby do zrobienia było. Eiga? Albo Maiga? No, coś tam walnąłem. Tutaj chatę Urgi użyję. Nie chcę tego. To chcę. Narcyz. Kochankowie. I to. Wszyscy piąty level dobili. Lewny strzał. Oj, zajebiście. Bo to są też... A to są takie obrażenia, tak? To odcięcia próżni bym zabrał. Albo zamiast potężnego cięcia. Dwa OE zawsze lepsze niż jedno. Agilao zamiast Agi. Kontratar zamiast... To się nie sumuje tylko, nie sumuje się z innym. To zamiast kontry. Pewnie odporności ogień już nie weszło, dobrze. Okrutny atak, diorama i szybkie leczenie. A co to jest szybkie leczenie z ciekawości? O połowę zmniejszy czas potrzebny na odzyskanie sił po otrzymaniu efektów. Ej, nie rozumiem za bardzo, ale spoko. Pytanie, gdzie tu będzie jakiś ten, bo ja bym chciał się wrócić. A chyba tutaj nie było gdzieś teleportu na tym piętrze? Chyba było, ale to niekoniecznie dalej musi być. 35, chociaż chwila, te 35 levely to nie są takie niskie teraz. Dobra, damy radę z nimi dojść do portalu chyba. No ale ja chcę tarczyć siatkiłkę. Ja chcę swój team, okej? Okay? O, drzwi do monadu. O, nie. No co teraz mam zrobić? Nie chcę nimi robić monadu. Właśnie nie wiem, czy to są takie drzwi-drzwi, czy drzwi-drzwi. Chyba to są takie drzwiczki, że będzie jeden przeciwnik. Ale mocny pewnie. O, tutaj mamy co nieco. Onyxy razy 3. Odwal się! Mogłbym lepsze rzeczy im nałożyć, ale nie wiedziałem, że oni... Że mi tak to się przyda w ten sposób. O Jezu, jak tutaj...
przestronie. To jest w ogóle zegarek. Hey, let's loot that chest. Maybe Sudi. A tu co? Koralik. Kororu korarowego. Dobra, ten zejdę. Co za cień tutaj wbiegł? To jest nasza strefa leczenia, wynocha stąd. No i co? Chyba muszę sprawić do Monadu wejść, tą drużyną. No, ale co? Oni mają teraz rytualny level. Oni powinni być tak samo silni jak moja drużyna poprzednia, jak nie mocniejsi nawet. Tam chyba nie mieli wszyscy 35. Oj. Wiecie, bo jak tu się tak ciężko biegnie, tak dużo tych cieni wszędzie. Tarcie... Aj, teraz muszę na kobiec. Kyrie eleison, Chryste eleison, zmiłuj się nad nami. Co tu się kurna dzieje w tym diabelskim świecie? O nie, to jeszcze nie jest ta strefa, żeby było śmieszniej. Kolumna. Ty, ogromny jest ten level. Słuchaj, gdzie były te drzwi do Monadu? Na tym piętrze w ogóle było? What the? Tu są schody wyżej. Dobra, ale gdzie były te drzwi? Czy to nie było na tym? Nie no, znajdź drzwi do Monadu. Urodzi się na samym początku. A, widzę je już. Widać na tym. Bober, co ty, nie ogarniasz? Co ty, dziadek? Hej! Mhm, tutaj. Okej, no czyha na nas jakieś ptaszysko. Mamy sporo obrażeń fizycznych, może to odklepiemy. Mam nadzieję, że to nie będzie akurat jedyny przeciwnik w Monadzie, który jest odporny na wszystkie fizyczne. Jeśli pójdziemy dalej, nie unikniemy walki. Na pewno tego chcesz? No dawaj, kurna. To będziesz. Mocny sygnał, zgodnie z oczekiwaniami, atakuje z całą mocą. Rozgrzanie, oj. Wszystko zwiększa się. Mam kasę, żeby wszystko się zmniejszyło. Ejda? No, za mocno to ja nie walnąłem. Dobra, prościk. Obronę drużyny zwiększmy. Sekunda. Usuwa osobienie statystyki. Aha, to... O nie, deszcz strzał. Może kryty ci wpadną. Tak, słabość jest. Nice! Jest słabe na obrażenia cięte? To były? No, ale obrażenia to wcale nie są mocne. Rakaja, to co to jest? Zwiększ obronę, nie. Ma sekunda. Cały szuniki się zmniejszają. Tutaj będziemy mogli użyć co trzeba. Maradion, zobaczmy. Jak to walnie. Ale czekajcie, tutaj mam cały czas wrocznie. Takiego przeciwnika trzeba, szczególnie, że to nie jest taki mój główny team. Teraz my jesteśmy zbuffowani, hehe. Dobra, zmieniamy na Taurosa znowu. Ulewny atak. Oj. Najpierw walniemy tym, a potem tym drugim. A nie, bo potem będzie all out attack, prawda? Ole. Słabość. Ona jest w ogóle słaba na prawie każdy. Też strzał. Znowu pudło? Oj, ja nie mam za dużo życia. Trzeba to uważać. Ulewny strzał. Ale bullying squad. Chyba on nas teraz nie złączotował teraz. Nie może się podnieść, wieczny orzeł. Wiecznie na ziemi leży, można powiedzieć. Blok. O, to blokuje akurat. Okrutny atak. O,
uwielbiam te fizyczne ataki. Losowanie, dobra. O! Tak! Ataków z całą mocą, tak, tak, kapłanka, tak! I oprócz tego to bierzemy. To są... Ubić się mocno, dobrze. I mamy przytasowanie, wielkie arkany, czy co to się nazywa. Nie? A to jeszcze mam jeden slot, dobra. Uspokój się, Lilka. Co tutaj? Ruda Nihil. Nihilnowie, jak mawiają. Sprawdź, w kolejnym odcinku uda nam się pełni dojść. Zyskanik. O Jezu, jak się położyła te kocisko, kawał kota. Następne piętro, zdecydowanie. To jest najwyższe. Uuu, rączka! Zobaczymy, jak sobie z rączkami będziemy radzić. Dobra, tutaj prawie wszystko przeskanowane, więc tak, tutaj rączka. Nic o tym nie wiem, bo to jest bezsenna dłoń. Sukuka je używa. Prosta moneta i... To tyle właściwie, co wiemy o nich. Zobaczmy, jak zadziała na nią... Eiga? To mi nie zadziała. O, co? Słabość? Nice'u. Proszę, cios. Kiepsko. Jumpy niech da... Lewy strzał? Nice. Level alert, 36 przy okazji. Jakoś nie tak dużo dało expa, ale też nie narzekał, nie będę marudą. Tutaj gdzieś będzie jakaś sznuszka. Giga opaska szczęścia. Pewnie daje Lida dużo szczęścia, bym podejrzewał. Nie wiem, czy szczęście to jest jakaś... To jest 5 do szczęścia. Podejrzewam, że szansa na nałożenie jakichś statusów albo coś takiego. Ten Mali ubije rzeczywiście. Aidis co ma? Może dajmy jej do szczęścia piątkę, nie wiem. Ona jakiś tam status... Nie wiem, czy ona coś nakłada. Nie, chyba nie nakłada, chyba to jest bez sensu. Mamy jej tą. Ale coś ona jest podatna w ogóle? Statystyki. Na elektryczność. No to chyba coś tam było z elektrycznością, prawda? Przypunek. Dobra, teraz muszę iść gdzie? Ała, nie grać mnie falca, ała, ała. Nilucha. Nilucha. Dobra, już możemy już tutaj wytepać stąd, ale dobra. O Jezu, co za kawał krota. Oj, o nie, strażnicy? Ale chyba będzie teleport, tak. To... Wyczułam kogoś na wyższym piętrze, dobra. W końcu nareszcie. I zmianka. Dobra, jumpej. Zostajesz. Pora chwili... A nie, czekaj, bo go pewnie zrestartuję. Dobra, to już trudne, miał trochę inne ułożenie. Ale... pewnie mu się zresetowało wszystko, więc nie ma sensu. A wszyscy są? Wszyscy. No to lecimy.
Zapiszę tylko sobie, bo to będzie walka z strażnikiem. To chyba taka końcowa walka ten odcinek. 99 piętro. Poważna sprawa, zaraz trzycyfrowa liczba piętrowa będzie. No nie wygląda zbyt przyjaźnie i zbyt przyjemnie, ale trudno. Od razu Koro może użyć swojej... Oho, Tarukaja. Teurgi. Chyba w to walimy, co? Ojej, oj. No, coś tam zdało, ale szału nie ma. Rakutaja. Obrona, dobra. Mieliśmy obronę. O nie, trująca mgła. Magaru? Blok tam blas. Oj, to będzie wredne strasznie. Dobra, dawaj. Dobrosa. Już obrażenia uderzymy wszystkim wrogom. Walimy. O Jezu, no. Kiepsko to wyszło. Mata runda. No to będzie ciężka walka, tak wam od razu powiem. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, oczywiście. Tam to blokuje prawie wszystkie rzeczy, Marakunda. Przestań już nas debuffować, ty świnio. Mam szansę wywołanie strachu. Buffula? No Buffula, bo ma buffu bardziej. Nie, Buful. A, bo to Buffula w jedną przeciwnika tylko. Ma buffu? Czy leczenie? Chyba ma buffu. Teraz Yukari będzie się ruszała za moment, o ile się nie mylę. To blokuje to, Jezu Chryste, jak... Maradion, oj. Zablokował protak? To tylko mnie uratowało, albo i nie uratowało. O kurwa, 400 bije, chłop. Dobra, na razie muszę użyć tak, oczerwanie furię strach. Nie to rekarm, strzesza poległego, ale... Dobra, może iść rekarm w sumie. Ona strzesi ją, a ja zaraz użyję jakiegoś hiladełka. To będzie ciężka walka. Przedmiot. A mam jakąś personę leczącą? To jest tylko jedno leczenie. To nie jest takie leczenie, jakie potrzebuję niestety. No to co? Będzie coś. Walimy. No to trucie jest paskudne. Amudo. Ale nie wiem, jaka jest słabość, może przeskanuje to, co? Na błyskawice, a 5 palców plagi? Na mrok! O, koleżkowie. Ale to nawet z tym na mrok to strasznie słabo bije. A ja nie mogę i tak nic zrobić, bo wszyscy są truci. Może tak spróbuję. Może to mała szansa wejdzie. Udło. Ojej, strasznie nieprzyjemna walka. Słabość jeszcze na protagu akurat. No, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, co tutaj zrobić, żeby to miało sens. Mam coś, co usuwa zdrucie.
może tę kartę z klątwą sprawdzić, rzucić. Średnia szansa, tylko... Ja myślę, że to jest średnia szansa, czy to nie jest jakieś, nie wiem, 5% zamiast 3%, nie? No, szczerze mówiąc, ja kompletnie nie wiem, co robić, żeby to miało sens. Ona musi coś robić, bo ona i tak mało robi z lodu, na nich akurat. Więc chyba sobie walniemy, kurczę, Arasotę od Yukari. A mamy czym zdjąć w ogóle tą? Jakkolwiek? Te zatrucie? Nie kupowałem przypadkiem po 5, żeby zdejmować jedne i drugie statusy? No nie kupowałem. A czekaj, tu jest. O, zero zatrucie u wszystkich. Klient ma B, Sidushi, dobra, tylko. Muszę zyskać trochę kontrolę. Oj, oni! Dobra, na jednego. No jeden otruty to jeszcze nie jest aż taka katastrofa. Dobra, media. Ona potrzebuje szybciej mocnego heala dla wszystkich. Dobra, to jest straszna bieda. Media to po 60 kaleczy, tak? No po 80, ale to jest dalej bardzo mało. No, Król Frost, Mara Kakuya. Chyba tak zrobimy. A uleczy mnie teraz, głąb. Majga. Zatruty piesy biedne. Co, próbujemy Mamudo? Może gdzieś siądzie w przedrobinie szczęścia? Nie wiem, czy na taki przeciwnikach strażnicy może w ogóle siąść. No chyba nie może, nie wiem. Tak nie wiem, za bardzo sąd, który tracił parę razy więcej życia tym pieskiem. Odporność, dobra. Także osłabienie odporności, ale... A, u wszystkich wrogów. Dobra, tak odróbmy. Ona nic coś robiła, no. Cofnięto celność unicz, super. Maradion, oj, to zaboli tak. Dobra, ale nie jest aż tak, nie ma aż takiej katastrofy. Robicie pieska? Blok, super. Media. Nie no, Hadiaramę trzeba użyć na siebie. Ona musi szybko te urnie naładować. Przynajmniej kogoś szotnie mocniej. Dobra, wracamy na Florosa, czy na tego, Takę? Dekaja co robiła? Premia tu wszystkich wrogów, ale oni już chyba nie mają teraz premii. Ulewny deszcz. A ty, co? Strzał? Aha. A dla oni na nikogo nie zadziała, prawda? Dobra, uderzenie Herkulesa. Dwa krytyki weszły. Dlaczego mogę zmienić? Na pieska? A, nie można trochę zmiany przez tego. Dobra, może uleczy pieska samego. Od trutka jest. Może on zaraz grupową znowu walnie. Spórczy byk pewnie. Bardzo dziwne, że próbują to umieć zrobić. Dobra, tak. Majka. Mamudo. Wydaje mi się, że to nie... Kurde, jestem ciekaw. Nie możesz się podnieść, super. To jest dobra informacja, a akurat Mitsuru się podnosi. Ma buffu. Słabe wyobrażenia strasznie. Powiedz ma w jedną osobę. No pies czas zatruwa. To jest wyrol. Nasza media. Dobra, medie walimy chyba. Dobra, tutaj znowu na króla prosta. I też strzał. Dawaj gdzieś krytyka. Coś tam wleciało. Już się podnieść, zajebiście. On jest znowu zatruty. Od trutka po prostu. Ale zostanę na łapki. Tarukaja to jest chyba buff jakiś. A, teraz zwiększony. Dobra, zaraz mam nadzieję, że zabijemy. Kurde, to naprawdę
Nie wiadomo, czym tutaj uderzać. Oni są tacy pobufowani, nabufowani. Maradion, to znowu będzie ogień, prawda? Ach, akurat na protagu jestem. No w sumie, że nie na protaga, bo protaga by to zabiło po prostu. Teurgia akurat gotowa, ale nie możemy tego zrobić. Mepatra, Rekarm. I ona się wstrzesze i zaraz protagar coś uleczy ręcznie. Może protag teurgię ładuje w swojej turze, ale chyba tak nie działa. Czy działa? Działa, super. No to używamy w takim parku niepokoju. Nice. Obrona zwiększa się. Majka, kurde, bele, wpadać w końcu do cholery jasnej. Dobra, jeden padł. Dobra, drugi też padł, zostało tylko to cholerstwo. Bufula. O, zwinny związek z lodem. O nie, trująca mgła znowu. Czy to mi zablokuje tę urgię? Ale chamstwo. No, trutkę na siebie spróbuję użyć. Jedną healującą personę bym się przydał na protaga. Żeby właśnie składała takie rzeczy też. Też strzał. No tutaj to bez znaczenia, czy użyję tak naprawdę. Tar będzie do dupy. To nie jest na nic podatny, tak? A, to jest na piorun. Czy ja mam piorun na czymkolwiek? Mam! To zajebiście w sumie. Almighty mam wzmocnione, więc może będzie... A, to że my Almighty nie walniemy. No tak. O, to też jest spoko. Zabierzemy mu premium wszystkie. Trzeba, żeby mi protag nie padł, wiecie co, ja to protag uleczę czymś. Tak o przynajmniej. Nie wiem, czy on jest teraz podatny na ogień. Rakunda. Fatalny koniec. Jezus, fatalnie się bije tylko moba, no. Maradion. Zaraz zobaczymy. Odporność jest zajebiście. Dawaj go, kurwa, Yukari. Zgaś frajera w końcu, bo naprawdę. Dobra, no spory, pokaźne obrażenia wpadły. Z Yonga. Mniej życia. Czyli potem też dostanę obrażenia? Uleczeniem się? Ale głupota. O Jezu, kotek, przestań, bo mi zaraz powyłączasz nagrywanie znowu. Potrzebuję czymś się uleczyć, koniecznie. O. Bo nie chcę, żeby mój proter padł. To i tak długa walka. Aż za długa. Masakra, jaka męka. Tak, daj, kogo? Butaga, dobrze, odporności są. Dobra, media. Ryscy panie, media. Dobijcie to ścierwo w końcu! Jest! O, fuck. 21 tysięcy expa. Mudun. Zdaje się, że Koromaru cieszy się z naszego zwycięstwa. Potem dam ci smakowy, dobrze?
Cię dumny. Jeśli trzeba taką być jak Koromaru waleczną, to będzie też smakołek. Dobra. Moi drodzy, tak trochę w boju i w środku tego boju. Możemy jeszcze tylko tutaj zajść, ale idziemy powolutku do... W ogóle nie wiem, czy mi się fragment zmierzchu jakoś nie zbudowały. Nóż masakry. Oho, to hala Koromaru. Szybko broń. Myślę, że Koro będzie w stanie jej użyć. Dobra, chciałbym zobaczyć, co on daje tylko. Myślę, że będziemy powoli się żegnać. No taki odcier z ratunku bardzo dziwny. Automatyczna Tarukaja. A Tarukaja to co to jest? Zwiększa siła ataku przeznaczona. Super. Bardzo fajny mieczek. I trochę większe obrażenia. Będziemy się powoli żegnać. Boże święty! Kurczę szańca. Na razie nie wyposażę. Chcemy zobaczyć, co ona daje. No taki dziwny wyszedł odcinek z tego, ale myślę, że nie najgorszy. Co krótka odporność na strach? No może być, ona ma w sumie taki sobie to koszulkę, będzie miała dużo więcej obrony. Tak porobiliśmy dużo rzeczy, których już nie będziemy musieli nigdy więcej powtarzać. No Timak sobie jakoś radzi, ale zobaczymy, no wydaje mi się, że tutaj takie trochę niefortunne walki, to nakładanie statusów na całą grupę to zawsze będzie moja zmora totalna. Już w kolejnym odcinku oczywiście kontynuacja Tartarusa, nie wiem do którego piętra możemy teraz dojść, ale spróbujemy dojść jak najdalej, jeśli tylko da. No a potem będziemy się zbierać na pełnię, także jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i nie przegapić nowych materiałów, a także do opisu, gdzie znajdziecie moje media społecznościowe. To tyle, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.